No dzień dobry, udało się. Słuchajcie, jestem tak szczęśliwa was tu widząc, bo po raz pierwszy od wielu lat, poza demonstracjami, widzę te środowiska, którym w wielu sprawach blisko do siebie, a czasami zabraknie nam motoru, żeby rozmawiać. A z drugiej strony to są te środowiska, które naprawdę i realnie dzisiaj zmieniają Polskę. Brawa dla was, że tu jesteście. Dzięki. Bo ja wiem, że nie przyszliście przecież dla mnie albo dla zobaczenia się nawzajem, bo część z nas się zna, ale przyszliśmy w tej sprawie dużo większej. Bo dzisiaj ważą się losy Polski. Jaka ona będzie? Czy ona nadal będzie zdominowana przez prawicę czy konserwatystów? Czy ona wreszcie będzie Polską naszych marzeń? Czy będzie Polską opartą na niesprawiedliwości, krzywdzie, byle jakości? Czy będzie Polską budowaną na przyzwoitości, na sprawiedliwości społecznej, na szacunku dla drugiego człowieka? To, co nas na tej sali łączy, to jest to, że wiemy, że podstawą każdego państwa jest sprawiedliwość, jest przyzwoitość i jest człowiek. I w tych sprawach, o tych sprawach dzisiaj będę chciała z wami rozmawiać. O przyzwoitości, o sprawiedliwości, o równości, o państwie dla każdej i każdego z nas. Nie będziemy dzisiaj zakładać żadnych partii, bo nie jest to ten moment. Nie będziemy dzisiaj układać żadnych list. Nie będziemy dzisiaj mówić, kto jest naszym wrogiem. Będziemy mówić wyłącznie, i chciałam was o to prosić, o rzeczach, które są dzisiaj dla nas najważniejsze. O dobrej przyszłości i sprawiedliwej przyszłości Polski. A nie będzie przyszłości i sprawiedliwości Polski bez sił progresywnych reprezentowanych w parlamencie. Nie będzie progresywnej przyszłości Polski bez odważnych osób, które o tę sprawiedliwość, o równość, o demokrację, o prawa człowieka, o godność osobistą każdej i każdego, o przyrodę, o odpowiednie relacje państwo-obywatel, o prawa pracownicze, o równy podział dóbr, które jest w państwie, będą chciały wspólnie powalczyć. A jest nas na tej sali wiele osób, które te wspólne wizje i poglądy ma. Tylko musimy się zebrać. Musimy się zebrać do konkretnych działań. Wiemy, jak dzisiaj jest źle. Czy jesteście wkurzeni na to, co się dzieje? Ja jestem potwornie wściekła, kiedy widzę, jak rozwalane są te dobre rzeczy, które wydarzyły się w ciągu transformacji i jak pogłębiane są te rzeczy, które były w czasie jej złe. Jak coraz więcej ludzi czuję potrzebę mówienia, że się źle czują w Polsce, że są traktowani niesprawiedliwie, że są zaszczuwani. Kiedy widzę, że z mównicy sejmowej rośnie nacjonalizm hodowany przez rządzących, czuję gniew i wściekłość. Kiedy widzę puste ławy sejmowe w czasie ważnych dla Polski debat, czuję żal i wściekłość. Kiedy widzę czasami nieporadność opozycji, czuję wściekłość, ale jeszcze większą wściekłość czuję, kiedy widzę, jak antydemokratyczne siły odbierają nam to, co jest dla nas, Polek i Polaków, bardzo ważne. Wolność, godność i poczucie równości społecznej. Bo tego dzisiaj brakuje. Mam dosyć patrzenia, jak edukacja jest cały czas indoktrynowana, czy przez kler, czy przez siły prawicowe. Jak dzieciakom wpaja się do głowy bzdury, które muszą powtarzać w szkole. Mam dosyć patrzenia na to, w jaki sposób nasz kraj traktuje każdą i każdego z nas, który nie pasuje do pisowskiego modelu prawdziwej Polki lub prawdziwego Polaka. Mam dosyć gnębienia osób o innej orientacji seksualnej. Mam dosyć gnębienia ludzi dlatego, że śmią być niewierzący. Mam dosyć gnębienia ludzi dlatego, że chcą walczyć o sprawiedliwość społeczną, o demokrację. Mam dosyć patrzenia na to, jak coraz bardziej, niestety coraz bardziej, źle traktuje się w Polsce pracowników. Jak zabiera się niezawisłość sądów, jak kształtuje się naprawdę w bardzo niebezpieczny dla przyszłości kraju edukacją sposób i co się dzieje z naszą przyrodą. Mam dosyć patrzenia na to, jak upokarzane są w Polsce kobiety, jak nasze prawa, nie tylko te prawa reprodukcyjne, ale również prawo do godności, do bezpieczeństwa, do spokojnego życia są niszczone. Jak organizacje pozarządowe, które przez wiele lat zrobiły bardzo dużo dla polskiego społeczeństwa, dziś tracą przez to tylko, że niektóre z nich mają odwagę nie ugiąć się przed Jarosławem Kaczyńskim.
Ale samo wkurzenie i same marzenia o Polsce sprawiedliwej, o Polsce dobrej, o Polsce równych praw i szans niewiele dają, jeżeli za nimi nie idą działania. I ja dzisiaj was chciałabym poprosić do takiej rozmowy o konkretnych działaniach, które możemy i które czasami mam wrażenie powinniśmy zrobić razem. Większość z nas ma świetne doświadczenia z projektu Ratujmy Kobiety, gdzie udało nam się zbierać podpisy. Udało nam się to robić, pomimo że są rzeczy, które nas dzielą, ale przyświecały nam wspólne wartości i przyświecała nam rzecz, której dzisiaj czasami mam wrażenie w Polsce brakuje. Odwaga. Odwaga do głoszenia swoich poglądów. Odwaga do powiedzenia, jestem człowiekiem lewicy, jestem osobą o poglądach progresywnych, jestem Polką, patriotką i będę dbała o to, żeby w Polsce tworzone było dobre prawo. Tak jak na was patrzę, to myślę, że każdy z was i każda z was może to dokładnie o sobie powiedzieć. Jesteśmy Polakami, patriotkami, patriotami, którzy chcemy żyć w Polsce, z której będziemy dumne i dumni. W Polsce, która nie krzywdzi. W Polsce, która nie wyzyskuje, w Polsce, która nie pogardza i w Polsce, która daje nam te dwie ważne rzeczy, przyzwoitość i wolność. I chcę was zaprosić dzisiaj po pierwsze do rozmowy, a po drugie do działań. Do działań w konkretnych obszarach. Bo tak jak mówię, samo bycie wkurzonym nic nam nie da. Wychodziliśmy na tyle już marszy i demonstracji i widzimy, że PiS coraz mniej się tego boi. Boją się faktycznie projektów obywatelskich, bo nawet nie są w stanie przyjść ich wysłuchać. Lub tak jak zrobili z reformą z propozycją referendum edukacyjnego, są w stanie wyrzucić do kosza miliony podpisów. Boją się ludzi, którzy będą odważni. Boją się ludzi, którzy mają konkretny pomysł, co zrobić z Polską po PiS-ie. My nie możemy dopuścić, żeby w kolejnych latach ta dyskusja o przyszłej Polsce odbywała się bez nas. Bo nie oszukujmy się, w dzisiejszym Sejmie być może znajdziemy kilka osób, które byłyby w stanie reprezentować nasze poglądy, ale to jest zaledwie garstka. I też, mówiąc szczerze, czasami wątpliwa. Ale musimy zadbać o to, żeby w tym Sejmie być. A żeby w tym Sejmie być, trzeba zadbać o swoją wiarygodność i o konkretne propozycje. Niekoniecznie dzisiaj o listy, ale to jest ten cel. Przed nami oczywiście będą wybory samorządowe, ale tu już są partie, które zdeklarowały się do tego, że startują i układają swoje listy. Będziemy po prostu musieli zastanawiać, gdzie, na kogo głosować. Do obronienia są też miasta, miejscowości, te reduty wolności, te miejsca, w których myślę, że wielu jesteśmy w stanie, tak jak tu siedzimy, zbudować sensowne koalicje, które przeciwstawią się antydemokratycznemu PiS-owi, ale też będą odpowiedzią na czasami neoliberalne, czasami wymęczone już przez lata konserwatywne rządy. Mamy dosyć tych od wielu lat istniejących tych samych elit, tkwiących ze sobą w klinczu konserwatywnym, konserwatywno-neoliberalnym. Dlatego też dzisiaj nie będziemy szukać nowych elit, ani ich budować. Będziemy zastanawiać się i współpracować przy rzeczach naprawdę ważnych. Nie może być tak, że przez 27 lat Polska ma cały czas tych samych rządzących, którzy cały czas z tą samą arogancją lekceważą prawa pracownicze, prawa człowieka, prawa do godności, prawa do wolności, również wolności osobistych. To są rzeczy, które musimy zmienić. Nasze instytucje okazały się potwornie słabe. Jak słaba była konstytucja, skoro Prawo i Sprawiedliwość mogło ją w ciągu półtora roku naruszyć wielokrotnie, a nikt nie podniósł tak naprawdę mocnego sprzeciwu, tak żeby ich zablokować. Wychodziliśmy na demonstracje, ale to było za mało. Udało im się niestety naruszyć powagę sądownictwa i tak naprawdę je zniszczyć. Zniszczyć edukację i nic nie zrobić w sprawach, które wszystkich dotyczą, czyli chociażby w sprawach służby zdrowia. Udało im się niestety niszczyć przyrodę i nic nie robić tam, gdzie mogą zapobiegać. A są wśród nas przecież ludzie, którzy od wielu lat na rzecz tej przyrody działają. Są wśród nas ludzie, którzy od wielu lat działają na rzecz praw pracowniczych, też będących pod stałym kwestionowaniem rządzących, w szczególności gdzie zachodzi konflikt pisowska władza, obywatelka, obywatel. Są też przecież wśród nas na tej sali ludzie, którzy od wielu lat stoją po stronie praw człowieka, praw obywatela, praw i godności kobiet. Są też osoby, które broniły i bronią edukacji i próbują zaproponować taki model, który zarówno spełni marzenia i oczekiwania młodych ludzi, jak też da im szansę na odnalezienie się rynku pracy w XXI wieku.
Bo model XIX-wieczny, to mówiąc szczerze, mamy już od bardzo dawna. Tylko co robić? I do tego będę was zaraz prosiła, do tej dyskusji o tym, co robić, ale chciałabym zaproponować kilka rzeczy. Kilka rzeczy, co do których ja nie mam wątpliwości, że możecie się zaangażować. Po pierwsze, od bardzo dawna mówimy o Europejskiej Inicjatywie Ustawodawczej, żeby obronić dostęp do antykoncepcji dla kobiet również w Polsce, żebyśmy miały takie same prawa jak Europejki. To jest rzecz, którą chciałabym, żebyśmy tak jak tu siedzimy, zrobili. Bo to już najwyższy czas zadbać również o nasze prawa w Europie. I pokazać też Europie, że pomimo prób odsuwania nas, jesteśmy zdeterminowani być w niej i wpływać na jej kształt. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której musimy mówić, bo tego za nas nikt nie powie. Żeby Polska była krajem sprawiedliwym, musi być krajem neutralnym światopoglądowo. Musi być państwem świeckim. I dlatego najwyższy czas, żebyśmy znowu zgłosili projekt, który powie o tym, że konieczna jest świeckość państwa również w urzędach i instytucjach publicznych. Będę was namawiała do współpracy przy tym projekcie. Trzecim projektem, o którym uważam, że musimy porozmawiać, to jest projekt dotyczący środowiska i przyrody. To jest coś, co coraz więcej osób rozumie, że bycie wolnym człowiekiem, żyjącym w sprawiedliwym państwie i państwie demokratycznym, to jest również opominanie się o tych słabszych. Również dbanie o przyrodę i świat wokół nas. I na szczęście są z nami też Zieloni, którzy wstępnie już zadeklarowali pewne konkretne działania, o których chciałabym, żebyśmy powiedzieli i chciałabym, żebyśmy zrobili je razem. Ale też przed nami wielkie debaty. Bo nigdy nie będziemy w stanie wygrać wyborów, jeżeli nie będziemy przygotowani do systemowych reform. I to jest moje zaproszenie dla liderek, liderów partyjnych, liderek i liderów ruchów społecznych do poważnych debat na, moim zdaniem, cztery najważniejsze dzisiaj tematy. Edukacja i konieczne reformy, nie systemowe, a przede wszystkim reformy programowe. Te systemowe też. Ale jeżeli szkoła ma spełniać aspiracje i marzenia, nie może wyglądać tak, jak wygląda. I to jest jedna z rzeczy, o których myślę, że wszyscy musimy rozmawiać. Żeby w tej szkole uczono wartości takie jak otwartość, jak nowoczesna wiedza, współpraca, wspólnotowość, a nie tylko twardy pisowski patriotyzm, religijność ojca Rydzyka i wiedza żywcem z wieków XVIII-XIX, bo tego się dzisiaj dzieci uczą na biologii, na historii i na fizyce. Druga debata, absolutnie konieczna, która nie może odbywać się bez nas, to debata dotycząca służby zdrowia. Wszyscy wiemy, jakie są problemy, jak się nie można zapisać do lekarza, jak wiele procedur jest źle wycenionych. Tylko lewica i siły progresywne tu muszą mieć dobrą, wypracowaną odpowiedź. Ja wiem, że część partii tę odpowiedź już wydaje się, że ma. Porozmawiajmy o tym szerzej. Zobaczmy, gdzie jesteśmy w stanie zapewnić chociażby każdemu dzieciakowi sensowny dostęp do służby zdrowia. W jaki sposób popracować na tym, żeby kolejki nie wyglądały tak, jak wyglądają, a transplantologia była w tak dramatycznym stanie, w jakim jest, między innymi przez okropne działania ministra Ziobry. Trzeci temat, bez którego nie ma dobrej przyszłości i nie ma Polski szanującej obywatelek i obywateli, to system emerytalny. Dzisiaj niesprawiedliwy. Dzisiaj krzywdzący tych, którzy przez lata dokładają się do wspólnego budżetu. Ten, który w dużym stopniu też dyskryminuje kobiety, ale nie daje szansy na godne życie. Bez dobrej lewicowej odpowiedzi na prawicowy populizm i neoliberalny bełkot Polska nie będzie krajem sprawiedliwym. Zapraszam was do dyskusji programowej, zapraszam was do dyskusji supermerytorycznej o tym, jak zbudować dobry system emerytalny. I to znowu zaproszenie do wszystkich zainteresowanych, również ekspertek i ekspertów. I w końcu temat najtrudniejszy, ale temat, bez którego nie ma dyskusji o przyszłości, o Polsce po PiS-ie. Prawo i Sprawiedliwość zakwestionowało konstytucję. Konstytucję tworzoną w innych zupełnie warunkach, w warunkach, w których wydawało się, że konsensus będzie utrzymany, że status quo przyjaznej współpracy różnych sił jest czymś, co jest dane na zawsze. Otóż nie jest. I już to dzisiaj widzimy. Nasze instytucje były słabe, nie było bezpieczników, udało się niestety PiS-owi zniszczyć to, co było ważne, trójpodział władzy. Udało się PiS-owi niestety zaorać pewien fundament
na którym budowane było państwo i relacje państwo-obywatel. Musimy sobie jasno powiedzieć, tego już nie ma. I nie będzie możliwości powrotu do takiego stanu, jaki był 2-3 lata temu. I mówiąc szczerze, czasami nie chcemy, żeby był powrót do tego stanu, który był 2-3 lata temu. Bo w wielu momentach poprzednie lata były latami rozczarowań. Latami Polski, w której zabrakło sprawiedliwości społecznej. Co prawda wpisanej w konstytucję, ale słabo przestrzeganej. Zabrakło równości, co prawda wpisanej w konstytucję, ale nie przestrzeganej. Zabrakło bardzo często trójpodziału władzy, co prawda wpisanego w konstytucję, ale nie do końca przestrzeganego. Zabrakło też tego, co jest dzisiaj wyzwaniem. Dania obywatelkom i obywatelom prawdziwej wolności i prawdziwego bezpieczeństwa socjalnego. Najwyższy czas, żebyśmy również zapraszając twórców konstytucji, tej poprzedniej oraz tych, którzy i które przez lata mieli do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, właśnie z prawem konstytucyjnym, ekspertek i ekspertów oraz nas, zwykłych obywateli i obywatelek, którzy chcą tej Polski stabilnej, bezpiecznej, ale też Polski otwartej, europejskiej, opartej na przyzwoitości, rozpocząć. Dlatego zapraszam was też do debaty o konstytucji. Jaka będzie ta konstytucja? Konstytucja obywatelska. Konstytucja naprawdę sprawiedliwa, konstytucja naprawdę bezpieczna, naprawdę dająca prawa, wolności, godność i bezpieczeństwo wszystkim Polkom i Polakom. Bez względu na wiarę lub jej brak, pochodzenie, czy też to, z kim chcą żyć. Czyli również konstytucja, która będzie dobra dla osób nieheteronormatywnych. Konstytucja, która zagwarantuje ochronę środowiska. Konstytucja, która w odpowiedni, mocny sposób zagwarantuje prawa pracownicze. Konstytucja, która we właściwy sposób zadba o politykę społeczną, która nie pozwoli nigdy więcej na to, żeby dzieci chodziły do szkoły głodne, a osoby starsze przymierały głodem, bo dostają tak fatalne emerytury. W końcu konstytucji, z której będziemy mogli powiedzieć, że nareszcie jesteśmy dumni, bo jesteśmy bezpieczni przed prawicowymi populizmami, przez nacjonalizmem i nad fanatykami, czy religijnymi, czy prawicowymi, którzy szerzą się coraz mocniej z pomocą partii rządzącej. Do dyskusji nad konstytucją obywatelską zapraszam was bardzo serdecznie i uważam, że jest to fundament naszych działań na najbliższy czas. Takie spotkania, w których będziemy chcieli usłyszeć różne głosy i opinie, będzie dużo. Są już pytania, czy przyjedziemy gdzieś w kraj. Tak, będziemy wszędzie, gdzie się da, przez najbliższy czas, ale muszą być konkretne daty. Tymi konkretnymi datami jest propozycja, żebyśmy przynajmniej część tych reform zaczęli opracowywać tak, żeby 15 kwietnia móc pokazać zręby pracy. Nie musicie tego robić odkładając pod szyldami, chyba że chcecie, ale musimy to wypracować wspólnie, bo my wcale nie musimy zawsze ze sobą iść na jednych listach, ale musimy ze sobą współpracować, jeżeli przyświecają nam te wartości, o których powiedziałam. Współpracować nie tworząc dzisiaj żadnych nowych partii, bo partii jest pod dostatkiem, ale tworząc to, co jest bardzo potrzebne. Ruch społeczny, ruch polityczny, który na wybory parlamentarne 2019 roku zapewni, że do Sejmu wejdą osoby wiarygodne, przyzwoite, dla których równość, sprawiedliwość społeczna, wolność i godność obywatelska jest fundamentem dobrego funkcjonowania Polski. Żeby to się stało, musimy popracować. Musimy też popracować razem. Tak jak udało nam się to przy projekcie Ratujmy Kobiety. Ci, którzy pracowali, wiedzą jak było. Bywało różnie, ale efekt jest taki, że tematy dotyczące godności, godności osobistej, wolności obywatelskiej i tworzenia prawa, które zaproponowaliśmy, stały się jednym z najważniejszych tematów. I to jest nasza siła, ta siła obywatelek i obywateli. Bez zużytych elit, bez prawicowych frazesów, bez nienawiści, a z konkretami. Jestem gotowa i wy też do pracy przez najbliższe 2 lata. Przez te 20 miesięcy, w czasie których musimy wykorzystać szansę, jaką daje nam to, że jesteśmy zdeterminowani, zdeterminowane, że znamy się już na tyle, żeby móc ze sobą współpracować, a przy okazji, że znamy się na tyle dobrze, żeby wiedzieć, gdzie tej współpracy nie do końca będziemy chcieli nawiązać. Natomiast to nadal nie zwalnia nas z podstawowego obowiązku.
Bo to, że są rzeczy, które nas dzielą i są dla nas zrozumiałe, to jedno. Ale to, że oczekiwanie społeczne jest też takie, żeby lewica w Polsce pokazała, kim jest, do czego zmierza i jakiej przyświecają wartości, to zupełnie inna rzecz. I wtedy, kiedy nie zajmujemy się wewnętrznymi sprawami, a konkretnymi działaniami, w konkretnych sprawach, nie na siłę, a z przekonaniem, że to są nasze wartości, odnosimy sukces. Ja jestem gotowa i bardzo was też zapraszam do tej wspólnej przez najbliższe 3 godziny i najbliższych 20 miesięcy pracy, tak? Żebyśmy w 2019 roku mogli powiedzieć, to był długi, trudny marsz i to dopiero początek czynienia Polski krajem lepszym i sprawiedliwszym. Ale udało nam się to, bo jesteśmy zdeterminowane i zdeterminowani, odważne i odważni i wierzymy w wartości, które nam przyświecają. W równość, sprawiedliwość społeczną, wolność, a przede wszystkim w przyzwoitość. Gotowi? Gotowe? To teraz, ja już nie będę mówiła, będziecie mówić wy. Moja propozycja jest następująca. Zgłaszały się różne osoby, mówiąc, że koniecznie chcą zabrać głos. Część udało nam się zapisać, część będę prosiła, żeby zgłaszali się do stolika, który jest tam na zewnątrz. Nie, przepraszam, gdzie jest stolik? Tu. Po przekątnej. Czy stolik mógłby pomachać? Dziękuję bardzo. Zapisujcie się do głosów. 3 minuty każdy. Mam wielką prośbę. Rozmawiajmy konstruktywnie. Znamy problemy. Podejmijmy działania. Tam, gdzie możemy. Bo współpraca zawsze była mocną stroną, wspólnotowość zawsze była mocną stroną lewicy. My nie dzielimy ludzi. My próbujemy wkluczać każdego. Włączać każdą i każdego. 3 minuty każdy, ale... Żeby nie było tak łatwo, na początku mamy już pierwsze zgłoszenia. Czy ktoś mi przypomni, kto jest pierwszym już zgłoszonym, co się zapisywali? Dziękuję bardzo. Bożena Przyłuska, społeczniczka, aktywistka, znana części z was bardzo dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Bożena Przyłuska i działam na rzecz praw kobiet i świeckiego państwa w inicjatywach nieformalnych oraz w Stowarzyszeniu Kongres Świeckości. Chciałam wam powiedzieć coś, co uważam za szczególnie ważne. Otóż tak jak daliśmy sobie wmówić kłamliwy język dotyczący aborcji, tak jak daliśmy sobie wmówić dzieci nienarodzone, aborcję eugeniczną czy holokaust zarodków, tak niestety daliśmy sobie wmówić to, że prawa kobiet, prawa osób LGBT, nawet edukacja seksualna czy prawo do wychowania dziecka w neutralnym państwie, w neutralnej szkole, to są tak zwane kwestie światopoglądowe. I tak jak wszyscy w Sejmie w tej chwili wierzą w to, że kwestie te są wyłączone spod jakiejkolwiek dyskusji. Proszę państwa, jeżeli prawa człowieka są kwestią światopoglądu czyjegokolwiek, to znaczy, że my nie żyjemy w świeckim państwie. Po prostu. Prawo do aborcji nie jest kwestią czyjegoś światopoglądu, tylko jest kwestią etyczno-prawno-medyczną. Kropka. I jako takie wymaga debaty publicznej. Dlaczego od 25 lat nie pozwala nam się wziąć udział w debacie na ten temat? Prawa osób LGBT, edukacja seksualna naszych dzieci, sprawy elementarne, zdawałoby się, są po prostu wyłączone spod jakiejkolwiek debaty. Uważam, że kluczową rolą lewicy jest właśnie to, żeby przywrócić nam, ludziom, którzy wierzą, że powinniśmy w sposób przyjazny współistnieć wszyscy, niezależnie od naszego światopoglądu, jest wprowadzenie takiej
ekipy do Sejmu, która po prostu wreszcie te podstawowe dla człowieka sprawy wyciągnie na światło dzienne, wyciągnie je spod dywanu. Tyle chciałam wam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dzięki. Chciałam powiedzieć, że tak też wygląda dyscyplina czasowa. A teraz będzie złamana. Agata Kobylińska i Michał Kwiatkowski, społecznicy z Łodzi, Koalicja Tak. O, nawet jest ich trójka. I Martyna. Będą mówili we trójkę. We dwójkę. Będą mówili. Dzień dobry. Ja jeszcze chciałam też... Michał będzie mówił szerzej o naszej koalicji. Ja chciałam zabrać głos w imieniu łódzkich dziewuch i w imieniu tych wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy nas wspierają już od kilku miesięcy. Chciałam powiedzieć, że tak jak Inicjatywa Polska w Łodzi zbierała podpisy pod... Była wcześniej przed tym, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Bo ja wtedy też nie uważałam, żeby było dobrze. Wtedy też nie czułam, żeby ktoś mnie reprezentował. I tak sobie pomyślałam, że słuchajcie, skoro mamy rok 2018, kiedy kobiety będą obchodziły stulecie wywalczenia praw wyborczych w Polsce, kiedy będziemy świętować stulecie odzyskania niepodległości, to jest właśnie ten moment, kiedy możemy naprawdę zdziałać. Bo to dzięki fantastyle przedstawicielki różnych partii. I chciałabym jeszcze kończąc powiedzieć taką jedną ważną rzecz, która mi przyszła do głowy, jak wczoraj przeczytałam artykuł. Justin Trudeau na forum ekonomicznym w Davos powiedział, że zmiana jest kobietą. Jest kobietą zmiana, tak Barbara? Liczymy na ciebie i powiem ci, że będziemy cię wspierać w tej walce. Orczak, Ida z Fabryki Równości. Słuchajcie, fundacja, która działa na rzecz równości w naszym mieście. No, o, jest Kasia i Ola. Witamy serdecznie. Słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj naprawdę dużą łódzką ekipą. I to są ludzie, którzy tak naprawdę zebrali się w pewnym momencie i powiedzieli, nie, mamy dosyć, słuchajcie, tej wojenki, mamy dosyć jakichś kolejnych roszad, słuchajcie, tych jakichś tam politykierów gdzieś. Po prostu nasze miasto jest w naszych rękach. Ruszamy po prostu do pracy. I tak naprawdę w mieście, każdym mieście, nie potrzeba nam polityków. Potrzebni są po prostu ludzie od zadalania zwykłych. Zrobiła referendum, propozycję referendum konstytucyjnego w obronie edukacji przeciwko paskudztwu, które PiS gotował dzieciakom. Dorota Łoboda. Barbara mówiła o dobrej przyszłości i dobrej Polsce. Ja jestem głęboko przekonana, że tej dobrej przyszłości i dobrej Polski nie będzie bez dobrej edukacji. I to naprawdę wierzę w to i musimy sprawić, żeby edukacja nie była traktowana o każdym i każdej, o każdym dziecku. Powinien być w Polsce równy dostęp do edukacji, bo ta reforma, o czym się często zapomina i o czym się nie mówi, to nie jest likwidacja gimnazjów. To jest wykluczenie dzieci ze środowisk defaworyzowanych. To jest wykluczenie tych dzieci, którym i tak jest ciężko, z tych środowisk, którym... Nie jest łatwo w Polsce, a ta reforma sprawi, że te dzieci będą wykluczone jeszcze bardziej. I my, odpowiedzialni społecznie i odpowiedzialni... Teraz głos z Jedliny Zdroju, Klaudia Kałmuczak. Witam wszystkich serdecznie. No, ja z takim tutaj trochę przesłaniem i symbolem, bo kiedy Barbara stanęła w obronie praw kobiet, stanęła później przed pustą salą sejmową. Nas to oburzyło. Oburzyło nas, kobiety w małych miejscowościach, w mniejszych miastach, bo stamtąd też masz nasz głos i poparcie w 100%. Jesteśmy sercem z tobą. Ja jestem z mojej miejscowości i tam paradoksalnie słyszę, że nie ma Prawa i Sprawiedliwości i się z tym w 100% zgadzam. Ja chcę żyć w wolnym kraju, gdzie będę mogła mieć swoje zdanie. I ja nie będę nadużywać słowa, że wszystkie kobiety. Choćby jedna, choćby to grono, które tak zacięcie walczymy o ograniczanie nam wolności. W małych miejscowościach kobiety nie chodzą, powiem wam szczerze, regularnie do ginekologa. Nie będą też... nagle aborcji dokonywać. Nie przysłaniajmy tego, co jest istotne, bo ratujmy kobiety, to później jak... Ja tu przyszedłem w charakterze obywatela. Ja nie jestem żadnym ekspertem, a przyszedłem tutaj właściwie
po to, żeby, tak powiem, wnieść swój zapał i wnieść swój entuzjazm do tej idei, jaką jest zjednoczenie lewicy, do tego, jak... Ponieważ uważam, że to jest ogromnie potrzebne. Osób tak jak ja będzie chciało, tak powiem, wnieść, żeby to wszystko współtworzyć. Wszystko. I bardzo się cieszę z tej drugiej już dzisiaj poważnej deklaracji partyjnej i wielu deklaracji obywatelskich, które padły. Dziękuję wam, dziewczyny z Razem. A teraz Maciej Józefowicz, również z wysokości Partia Zielonych, myślą, że wyżej nie ma smogu, jest. Dziękuję. Ja chciałbym zacytować wiersz wybitnego polskiego poety, pochodzenia żydowskiego, co ma szczególne znaczenie w obliczu tego przyzwolenia na rasizm i antysemityzm, którego niestety doświadczamy, Jana Brzechwę. A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak skończymy w zupie. Ja tutaj widzę na tej sali przedstawicieli różnych organizacji, które na co dzień ze sobą dyskutują w mediach, które siebie ostro krytykują, ale jeśli nie chcemy skończyć w tej zupie, w tej prawicowo-konserwatywnej zupie, którą nam gotuje Kaczyński, którą nam gotuje Ziobro z Macierewiczem, z Błaszczakiem, którą gotują nam prawicowo-konserwatywne media i którą gotują nam rosnący w siłę neonaziści, musimy współpracować. Dlatego bardzo jesteśmy wdzięczni Barbarze Nowackiej za to zaproszenie. Polska i nie tylko Polska, inne kraje również stoją dzisiaj w obliczu wyzwań, z którymi same sobie nie poradzą. Wyzwań, których rozwiązania wymagają współpracy na poziomie europejskim, a nawet światowym. Wyzwań takich jak zmiana klimatu, jak fale uchodźców, jak koniec pracy, jak jej uberyzacja, automatyzacja, jak odejście od paliw kopalnych. I odpowiedzi na te wyzwania, odpowiedzi polegających na otwarciu się na innych, na współpracy, prawica, konserwatyści z definicji nie mogą nam ich dostarczyć. Te odpowiedzi możemy znaleźć tylko my. Podam jeden przykład tego, co my możemy zaoferować. My jako Zieloni tutaj zgłaszamy się z inicjatywą zorganizowania i przeprowadzenia Zielonego Okrągłego Stołu Zmiany Energetycznej. Zielonego Okrągłego Stołu, na który zostaną zaproszeni politycy, eksperci, lokalne społeczności, firmy energetyczne, który będzie poświęcony temu, jak ma wyglądać Polska po węglu, jak ma wyglądać Polska, która porzuci mrzonki o budowie elektrowni atomowej, tylko jak ma wyglądać Polska niezależna energetycznie, na której źródła energii będą odnawialne, będą rozproszone, gdzie każdy będzie mógł tę energię produkować jako obywatel i obywatelka i dostarczać się do jednej wspólnej zielonej sieci. To jest propozycja, którą my teraz jako Zieloni oferujemy. I tych propozycji będzie jeszcze dużo więcej. Dziękuję. Dzięki. Również, o czym lekko wspomniałam, przewodniczący Zielonych zdeklarowali się przygotować jedną z inicjatyw obywatelskich dotyczącą praw zwierząt. I to od razu już teraz mówią, że oni o tym opowiedzą. I myślę, że będziemy mogli to znowu zrobić wspólnie. Ja wiem, co wszyscy sądzicie o zbiórkach podpisów, ale cholera jasna, to są tematy ważne. A ci, co siedzą w Sejmie, to przecież wiecie, jak o to zadbają. Tak jak o wszystko, czyli wcale. Więc Zielonym również dziękuję za tę drugą ich ofertę współdziałania. A teraz Agata Czarnacka, inicjatywa feministyczna, publicystka. Dzień dobry. Nie, ja dzisiaj jestem tutaj jako polityczny szerpa. To jest taka kariera, która już byłam w ogródku, już witałam się z gąską, ale lewica wypadła z parlamentu i lewicowa szerpa już nikomu nie była potrzebna. Dlatego jestem tutaj z paroma trochę może mniej optymistycznymi przekazami. Proszę państwa, business as usual się skończył. Ja wcale nie wiem, czy mamy te 20 miesięcy, o których mówisz, Barbaro.
sama zauważyłaś, że nasza konstytucja straciła swoją prawomocność. To dotyczy bardzo wielu różnych rzeczy. Jesteśmy świadkami gigantycznych przemian, zarówno w skali europejskiej, jak i w skali światowej. Pojawia się zupełnie nowy gracz międzynarodowy, którego wpływy już w Polsce są widoczne, chociaż może jeszcze nie całkiem identyfikowane, mówię o Chinach. Transformacja energetyczna to są bardzo duże stawki i one też są już teraz na stole. To nie są rzeczy, o których sobie możemy dywagować, tylko to są rzeczy, które się dzieją. I pytanie, w którym miejscu będziemy. Musimy się też liczyć z tym, że wolnych wyborów w przewidzianych terminach może nie być. Musimy się liczyć z tym, że wolna prasa, wolne media, no cóż, wolne media są na Węgrzech, owszem, ale za to mają bardzo duże kary za emitowanie materiałów przeciwko rządowi. I nikogo na nie nie stać. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie się składać na to, żeby TVN wyemitował jakiś antyrządowy manifest. No, nie wiem, może na tym się skończy. Musimy się zastanowić, czy rzeczywiście stać nas na odpuszczenie wyborów samorządowych. Bo te 20 miesięcy to właśnie ta kampania samorządowa już w nich jest i chyba nie możemy jej spędzić tylko na dyskusjach. Wydaje mi się, że wybory samorządowe powinny być testem dla nas, testem tego, czy potrafimy współdziałać, ale też testem dla nas, czy potrafimy kontrolować system. W poprzednich latach, w poprzednich wyborach PiS wystawił mężów zaufania. My chyba tak mężów zaufania nie wystawimy, raczej żony zaufania, ale to jest na pewno coś, co powinniśmy już zrobić razem, wspólnie. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby znowu liczono głosy po ciemku, po nocy, nie wiadomo w jakich warunkach. A przypominam, że PKW wciąż nie uznała jeszcze, że nasz system liczenia głosów jest zdatny do tego, żeby przeprowadzić wybory. Proszę Państwa, ogłoszono, że nie jest i nie dostaliśmy komunikatu o tym, że już jest. Stawki są bardzo wysokie. Oprócz tego, o czym mówiliście, chciałabym przypomnieć, że właśnie na naszych oczach polityka społeczna prowadzona jest tak, że rozpada się równościowy model rodziny. Rozpadają się równe szanse dla naszych dzieci. Polska w Europie, Polska jako część projektu europejskiego stoi pod znakiem zapytania. A zamiast socjaldemokracji, o której wszyscy marzymy, mamy na horyzoncie kapitalizm państwowy, który moim zdaniem jest najgorszą formą kapitalizmu. Taki właśnie a la Chiny, proszę Państwa. Poczytajcie strategię odpowiedzialnego rozwoju. I teraz tak, co my możemy zrobić? Możemy oczywiście robić tak, jak robiliśmy dotychczas. Trochę się jednoczyć, trochę nie zbierać podpisy, to jest chyba najlepszy pomysł, który tutaj padł, ponieważ każdy podpis to jest jedna rozmowa. A jedna rozmowa to jest jedna przekonana osoba, która jeszcze na dodatek ma argumenty, żeby przekonywać następne. Tak się robi, proszę Państwa, politykę w demokracji, bo demokracja to rozmowa. Ale żebyśmy mogli mówić o rozmowie, to musimy się pożegnać z takim pomysłem, że ktoś za nas będzie mówił. I troszeczkę się jakby wyzwolić od tego paradygmatu politycznego celebryctwa. Chcemy, żeby były jakieś twarze, które za nas wystąpią, powiedzą to, co chcielibyśmy usłyszeć w telewizji. Nie. Nie, w telewizji usłyszymy to, co chcemy, tylko wtedy, kiedy sami to powiemy. I myślę, że wielu z nas już się o tym przekonało. Na przykład Partia Razem. I tak jak nauczyłyśmy media mówić słowo aborcja, które wcześniej nie padało, ale się udało, tak wydaje mi się, że możemy nauczyć media robić z nami politykę na naszych warunkach, a nie na warunkach wygodnych dla nich, bo polityczni celebryci strasznie oszczędzają czas, pieniądze i to wszystko się tak ładnie kręci i nikt już nie ma czasu na życie. Koalicja Celów jest bardzo dobrym pomysłem. I to jest nam w tej chwili potrzebne chyba najbardziej. Ja z kolei bardzo chętnie, jeżeli to będzie potrzebne, będę pomagać przy ustawianiu kolejnych inicjatyw obywatelskich. Dlaczego nie? Sama bym chciała, żeby w jakimś sensie właśnie ten rodzaj współdziałania, taka siatka siatek,
stała się naszym paradygmatem. Tak? To jest nowy rodzaj robienia polityki. Mamy tutaj na sali, ja wiem o tym, specjalistów, akurat zupełnie ich nie widzę, bo są tak ustawione reflektory, ale tam gdzieś, od polityki sieciowej, ludzi, którzy siedzieli z partiami takimi jak Podemos czy Izquierda Unida i uczyli się po prostu, jak to robić. Także tak, jest nadzieja, ale proszę Państwa, nie możemy odpuścić i nie przegadajmy tego. Tak, jeśli mogę prosić. Agata, Ratujmy Kobiety, dwa razy wykonywała gigantyczną, bardzo ciężką pracę i jak ona mówi, że dopilnuje, to wszyscy, których przykręcała śrubę łącznie ze mną, wiedzą, że dopilnuje. Co oznacza, że te propozycje, które złożyłam i wy się na nie zgodzicie, mają szansę naprawdę zaistnieć. Dzięki, Agata. A teraz Paweł Zajc. Cześć, witajcie serdecznie. Witam wszystkich wielu po dłuższej przerwie. Ja w latach 90. i na początku obecnego wieku realizowałem kampanie wyborcze, na szczęście wszystkie wygrane. Między innymi tutaj z siedzącym Sławkiem Wiatrem kampanię przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, bo nie wiem, czy ktoś, a szczególnie młodzi, pamiętają, że wcale nie było to takie jednoznaczne, że do tej Unii wejdziemy i praca była gigantyczna i udało się te referendum przeprowadzić i wygrać. Od 12 lat jestem poza polityką, bo w wyborach parlamentarnych, w wyborach prezydenckich jeden z kandydatów, Donald Tusk, niesłusznie oskarżył bezpodstawnie kandydata najbardziej propaństwowego, czyli Włodzimierza Cimoszewicza, i wtedy pomyślałem, że ta polityka idzie w takim kierunku, gdzie będziemy się oskarżać, będziemy rzucać nieprawdziwe informacje, będziemy produkować wtedy jeszcze, to było nieznane sformułowanie, fake newsy, aby zniszczyć kogoś, aby wzajemnie się opluwać. To, co przez 8 lat, przez 10 lat realizował prezydent Kwaśniewski, czyli łączył ludzi między sobą, to przez 12 lat PO-PiS wprowadził w życie, czyli podzielił nas wszystkich. I to jest coś, co moim zdaniem powinno być fundamentem do tego, abyśmy budowali alternatywę. Nie tylko lewicową, ale alternatywę do wzajemnego nienawidzenia się, wzajemnego dzielenia ludzi i oskarżania i jakby deprecjonowania każdego, kto ma inne zdanie. Nieważne, czy jestem z Platformy, nieważne, czy jestem z PiSu, ale takie straszne obrażanie i straszne dzielenie ludzi. To jest główne zadanie, poza oczywiście realizacją pomysłów programowych, z którymi absolutnie się zgadzam. I po 12 latach, gdy Barbarze nie udało i całej koalicji Ratujmy Kobiety nie udało się wprowadzić pod obrady Sejmu projektu obywatelskiego popartego przez tyle ludzi, powiedziałem dość. Jestem tutaj, chcę pomóc, kampanie były wybrane, więc teraz przed nami kolejna długa droga. I powiem wam na koniec, bo to chciałem tylko jako taki pewien przekaz powiedzieć, gdy robiliśmy pierwszą kampanię Aleksandra Kwaśniewskiego na urząd prezydenta, to chciałbym, żebyście wiedzieli, że sam kandydat uwierzył w to, że może wygrać dzień przed ciszą wyborczą, przed pierwszą turą. Dopiero wtedy, wracając Kwakiem z jakiegoś spotkania, już nie pamiętam, gdzie to było, dopiero do nas powiedział, wiecie, teraz wierzę, że mogę wygrać. A cała ta droga do samego finału była niepewna i nikt nie wierzył w to, że można wygrać. Więc teraz chciałbym wam tylko powiedzieć coś takiego. Ja głęboko czuję, że ten 2019 rok może być rokiem, gdy lewica znowu zwycięży. Czego wszystkim nam życzę. I mam nadzieję, że wszyscy na tej sali mamy podobne poczucie co do 2019, że zwyciężymy. Katarzyna Kądziela, Inicjatywa Feministyczna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was wszystkie i wszystkich. I oczywiście najpierw serdeczne podziękowania Barbarze Nowackiej, Inicjatywie Polskiej za zorganizowanie dzisiejszego spotkania, bo to jest bardzo, bardzo ważne, wydaje mi się, spotkanie.
bo to spotkanie udowadnia, że chcemy ze sobą być, a od tego, że chcemy ze sobą być, jest bardzo blisko do tego, że chcemy ze sobą pracować, a tego nam właśnie potrzeba. Dziękuję w imieniu partii w planie B nazwanej niekonfliktującą. Dziękuję przede wszystkim i także za to słowo. Dziękuję Basi, bo przepraszam Barbarze, sama nie lubię tych zdrobnień. Bo nie konfliktu nam w tej chwili trzeba, nie udowadniania wyższości jednych nad drugimi albo mniej omylności nad tymi, co mylą się bardziej, nie walki dogmatyków z fanatykami, na której zresztą z reguły wygrywają hipokryci, bo tak najprościej, bo nam potrzeba wspólnoty idei, bo nam potrzeba mądrości, bo nam potrzeba wiary w to, że możemy być i chcemy być razem, więc jak już jesteśmy, to jest fajnie. Agata Czarnacka zastanawiała się, czy rzeczywiście w Polsce możliwe są ciągle uczciwe wybory i czy one będą. Otóż nie trzeba cudów nad urną. Wystarczy takie media publiczne, jakie mamy, i wystarczy tylko trochę więcej zastraszania i już cuda nad urną nie są potrzebne. Ludzie będą wiedzieli, jak trzeba głosować. Ale to nas wcale nie zwalnia od tego, żeby tworzyć plany i programy i pokazać, bo to, czego nam trzeba, to pewnego kontraktu z wyborczyniami i wyborcami. Nie dajcie nam swoje głosy, a my was urządzimy, tylko w drugą stronę. Mamy do zaproponowania pewien model, model polityki, model państwa, model wspólnego urządzenia życia tu i teraz i na przyszłość nas wszystkich. Ten model będziemy wprowadzać zaraz, natychmiast, jeśli tylko będziemy mogli to robić, a więc wtedy, kiedy dacie nam swoje głosy. Nie my was urządzimy, tylko my wam przynosimy. My mamy jako inicjatywa pakiet ustaw, założeń ustaw. Oczywiście złożymy je do wspólnego, z tego będziemy, mam nadzieję, budować nasz wspólny lewicowy majątek idei. Ale chciałabym powiedzieć bardzo króciutko o pewnym projekcie, któremu nadałyśmy wspólny tytuł Przywrócić państwo obywatelkom i obywatelom, bo to państwo nam ukradziono. Ukradziono konstytucję, ukradziono państwo, bo ukradziono szkołę, bo ukradziono, próbuje się kraść nam nie tylko przyszłość, ale nawet przeszłość. Więc po pierwsze w tym przywrócić państwo to proeuropejskość, rozumiana jako zdecydowane pogłębienie integracji europejskiej, skończenie z polskim zastrzeżeniem, wywalenie na śmietnik protokołu brytyjskiego, podpisanie karty praw podstawowych, ale także zakreślenie perspektywy przyjęcia euro. My wierzymy w to, że wspólna waluta może być jednym z hamulców, jeśli przyjdzie następny, który będzie chciał nas z Europy wyprowadzać. Drugi punkt, to już Barbara i Bożena o tym mówiły, to świeckie państwo. Tak długo, jak długo rządzić będą nasi okupanci, tak długo nic się tutaj nie zmieni. I wreszcie punkt trzeci, to jest nasz program za życiem. Bo my uważamy, że życie jest najważniejsze. Prawa człowieka i życie wolnych ludzi, wolnych, a więc samo o sobie stanowiących, to jest nasza lepsza przyszłość, bo my jesteśmy za życiem. Jesteśmy za życiem, dlatego chcemy wolności, zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości społecznej, praw kobiet. Dlatego chcemy, żebyśmy to my decydowali, jak chcemy żyć,
a państwo tylko tworzyło nam do tego jak najlepsze warunki. Chcemy także, żeby to polityka społeczna, mądrze definiowana i prowadzona, wytyczała cele, a polityka gospodarcza i finansowa po prostu je finansowały. Nigdy odwrotnie. I wreszcie oczywiście reformy prawne i instytucjonalne. Oczywiście musimy zadbać, a wiemy o tym, że są grupy prawników, które nad tym pracują, o przywrócenie trójpodziału władz, zniesienie wszystkich reform PiS-u. Uważamy, że absolutnie konieczna, po to, żebyśmy ciągle nie żałowali i nie mówili, bo ja nie mam na kogo głosować, absolutnie konieczna jest reforma ordynacji wyborczej, w tym przede wszystkim obniżenie progów wyborczych, ale także zarzucenie metody przeliczania głosów na mandaty, zmiana tej liczenia metodą Donta, po to, aby coraz więcej nas mogło znajdować w Sejmie swoich własnych przedstawicieli i przedstawicielki. Ordynacja taka, jaką mamy, prowadzi wyłącznie do tego, że za każdym obrotem wypadają kolejni. Ci, którzy mają najwięcej, dostają najwięcej pieniędzy, a wybory, drodzy, wyborów nie wygrywa się tylko racjami. Wybory wygrywa się także pieniędzmi. I my musimy je w końcu także mieć. Oczywiście obniżenie liczby głosów koniecznych dla referendum ogólnopolskiego, przy czym z zastrzeżeniem, że przy pewnej liczbie oddanych głosów referendum musi się odbyć, oraz zmiana usytuowania prezydenta. Wzmocnienie pozycji prezydenta przez nadanie mu kompetencji, możliwości odwołania rządu i jednocześnie osłabienie pozycji prezydenta, skoro jest on jedynym, którego my powołujemy w głosowaniu powszechnym, obywatelki i obywatele muszą mieć możliwość odwołania prezydenta, który nie nadaje się na swoje stanowisko. Dziękuję, przepraszam za przedłużenie. Mam teraz taką uwagę techniczną, bo lista nam się bardzo rozrasta. Mamy czas do 15 i zrobimy w ten sposób, że teraz jeszcze 2-3 głosy, potem zrobimy 10 minut przerwy, żebyście mogli zrobić te rzeczy, które chcecie, na przykład napić się kawy, a potem wrócimy do tej rozmowy, bo myślę, że jest ważna i myślę, że te deklaracje, które tutaj padają, są dające wielką nadzieję na przyszłość. Ale jedziemy dalej. Robert Krzych, Stowarzyszenie Wolny Balkon. Witam was wszystkich. Przyjechałem do was z prowincji głębokiej, województwo lubuskie. Nie mylcie z lubelskim, bo często się to zdarza. Skąd ja się tu wziąłem? Ja się tu wziąłem z przypadku w sumie. W momencie, jak PiS doszedł do władzy, nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje. Zacząłem się zastanawiać, kto zwariował, ja czy świat. Się okazało, że jednak świat, dlatego tutaj jestem. Zaangażowałem się w demonstrację już 3 grudnia pod Trybunałem Konstytucyjnym. W województwie lubuskim utworzyliśmy swoje stowarzyszenie Wolny Balkon. Nazwa się wzięła z tych fajnych transparentów w Warszawie, gdzie ta radość i ta wolność po prostu z tych balkonów biła. Z tym, że ja, angażując się w demonstrację, w opozycję, chciałem znaleźć odpowiedź na 2 pytania. Pierwsze, co trzeba spojrzeć w tył, co się wydarzyło, że PiS doszedł do władzy. Drugie, spojrzeć w przyszłość, co trzeba zrobić, żeby to się nie powtórzyło. I powiem szczerze, to, czego mi brakuje, nawet w wypowiedziach tutaj, tego spojrzenia w tył, co tak naprawdę było z naszym państwem nie tak. Ja przepraszam, że użyję wulgaryzmu, ale co było z tym państwem do dupy, że ci ludzie na ten PiS zagłosowali. A ja powiem wam, co było źle. I są... Tak naprawdę rewolucja francuska opierała się na 3 założeniach. Wolność, równość i braterstwo. O tym braterstwa nie można zapisać, to trzeba poczuć. Wolność i równość trzeba zapisać w aktach prawnych. W polskiej konstytucji równość jest zapisana w artykule 32.
Wszyscy wobec prawa są równi. Z tym, że już Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ten artykuł 32 nie może być samoistną podstawą do skargi konstytucyjnej. W związku z tym artykuł stał się martwy. I teraz tak naprawdę co się wydarzyło, że ludzie zagłosowali na PiS? Ludzie czuli się nierówno traktowani przez państwo. Przykład. Wiek emerytalny. Wszystkim nam podniesiono wiek emerytalny służbom mundurowym, tylko dopiero tym funkcjonariuszom, którzy wchodzili na tak zwany rynek pracy. Mamy pierwszy przejaw nierówności. Inna rzecz. Każdy z nas odpowiada za drobne naruszenia prawa. Urzędnicy, prokuratorzy tak naprawdę odpowiadają jedynie za rażące naruszenia prawa. Rodzi to poczucie niesprawiedliwości. W związku z tym trzeba spojrzeć, a ja jako prawnik chciałbym spojrzeć w przyszłość, jak zmienić to państwo, żeby ludzie w końcu poczuli się tutaj dowartościowani i poczuli się jak w swoim domu. Wtedy dopiero będzie się rodziła wspólnota, poczucie tak zwanego braterstwa. I powiem państwu w ten sposób. Po pierwsze, tą równość trzeba wypracować w konstytucji. Do konstytucji trzeba wprowadzić bezpieczniki, które nie pozwolą kolejnej populistycznej partii przejąć kształtu władzy. Ale ja wam też powiem, moim zdaniem, skąd się to wzięło. Wzięło się to między innymi z ordynacji wyborczej, która tak naprawdę nie daje szans małym, lokalnym ugrupowaniom na udział w wyborach. One mogą raz wygrać wybory, ale sposób finansowania i dalsza ordynacja powoduje to, że one są później wysysane przez partie polityczne. Powiem szczerze, dajmy szansę małym organizacjom przez zmianę ordynacji. I nawet za dużo nie trzeba robić. Wystarczy zmienić sposób liczenia progów wyborczych z 5% w skali kraju do 5% w skali okręgu, żeby małe, lokalne organizacje mogły swobodnie brać udział w wyborach. Finansowanie partii politycznych. Każdy komitet, który osiągnie określony próg wyborczy, powinien mieć finansowanie z partii. Albo nikt. Równość. Znowu tutaj pojawia się równość. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wam powiedzieć. Chodzi mi o to, żeby partie polityczne zaczęły czuć nasz oddech na plecach, bo teraz tak jak jest, jest im niewygodnie. Muszą czuć naszych małych organizacji społecznych oddech, że zawsze mają jakąś konkurencję. Naszą ideą jako Wolnego Balkonu jest stworzenie federacji, luźnej federacji wielu organizacji pozarządowych, które będą współpracować i koordynować działania w skali kraju. I ostatnią rzeczą, o której chciałem państwu wspomnieć, bo tu też, przepraszam, być może przekroczę czas, ale dorwałem się do mikrofonu, więc chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Proszę państwa, jako Wolny Balkon wpadliśmy na taki pomysł i zaczynam propagować taką inicjatywę. Mówimy o zbieraniu podpisów. Jedyną wartością, która nam pozostała tutaj, wspólna, jeszcze łącząca Polaków, jest Unia Europejska, jest Europa. W związku z tym wpadliśmy na pomysł inicjatywy referendum, zbierania podpisów pod referendum o pozostaniu Polski w Unii Europejskiej. Pozytywne pytanie, żebyśmy mogli z tymi ludźmi rozmawiać i łączyć, szukać tego, co nas łączy. Mam prośbę, jesteśmy na razie dostępni na Facebooku. Zajrzyjcie do nas i nas wspomóżcie. Dzięki wam. Dzięki. Teraz mamy Aleksandrę Kallas. Dzień dobry państwu. Jestem z Warszawy, z żadnej organizacji, po prostu jako wkurzona obywatelka. Chciałam tutaj nawiązać do dwóch wypowiedzi moich przedmówczyń. Otóż kiedy tutaj pierwsza z pań powiedziała o tym, że daliśmy sobie wmówić określone spojrzenie na prawa kobiety i na aborcję. Tak, to prawda. Zwróćcie państwo uwagę, że nawet te media, które rzekomo są nam przychylne, w tej chwili posługują się głównie pojęciem, w dalszym ciągu zaczęły się posługiwać pojęciem dziecka nienarodzonego, że nawet te media, które rzekomo są i dziennikarze wręcz, którzy rzekomo są nam przychylni, kiedy mówimy o tym, że kobieta po prostu ma prawo wyboru, to jest jej ciało i ma prawo wyboru, natychmiast tak jakoś dziwnie skręcają w stronę mówienia o tych sytuacjach, no tak, no ma prawo wyboru, ale w sytuacji tragicznej, czyli w tych określonych sytuacjach, kiedy jest, są wady letalne płodu albo w jakichś takich sytuacjach szczególnych. Przy czym to oni określają, co ma być dla kobiety sytuacją szczególną. Musimy się obudzić, musimy zacząć mówić
także we własnych środowiskach o tym, że to tak nie wygląda. Że to nie może być tak, że nawet same kobiety, ja się niestety z tym stykam, szczególnie w małych miejscowościach, że nawet same kobiety mówią, no tak, no ale jakbyśmy tak pozwolili całkiem swobodnie, to przecież te kobiety będą się tak skrobać na potęgę. No, na miłość boską, no przecież musimy myśleć o tym, że jednak kobieta jest człowiekiem, kobieta ma mózg, kobieta ma prawo do własnych decyzji. Nie możemy, przepraszam, mi wali po oczach ten Jupiter. Kobieta ma prawo do własnych decyzji i nie możemy tego do takiej sytuacji sprowadzać, bo jeżeli będziemy się dawać wkręcać w taką sytuację, jeżeli będziemy pozwalały na to, żeby mówić o dzieciach nienarodzonych, a więc posługiwać się kalkami światopoglądu, a nie medycyny i nauki, to nigdy nie wyjdziemy z tego zaklętego kręgu. Ja w tej chwili ostatnio na czarnym proteście bardzo, ja nie wiem, może przekroczę czas, przepraszam, ale to chciałam powiedzieć. Na czarnym proteście, powiem wprost, bardzo mi się nie podobała ta sytuacja, kiedy znowu najważniejszą rzeczą było mówienie o tym, że no tak, no jak kobieta powie, o tym swojemu dziecku, na przykład takiemu kilkuletniemu, że ma, że ciąża jest letalna i że nie będzie miało braciszka czy siostrzyczki. Proszę Państwa, jeżeli będziemy wchodzić w takie sytuacje, jeżeli będziemy opowiadać o emocjach, jeżeli będziemy opowiadać o tym, że ona musi wtedy powiedzieć swojemu kilkuletniemu dziecku, że no niestety, teraz mamusia będzie w szpitalu, a tatuś będzie miał wszystko na głowie i twoje przedszkole i to i tamto. To jest żywy cytat z tej wypowiedzi. Proszę Państwa, no to za chwilę będziemy mieli natychmiast odpowiedź drugiej strony, że przepraszam bardzo, no ale kobiety chcą aborcji po to, żeby mężczyzna nie miał niczego na głowie. Okej. To jest jedna sprawa. Musimy zacząć mówić i to musimy zacząć mówić także w naszych środowiskach, wokół siebie. I nie przekonywać przekonanych, przekonywać także tych, które przekonane nie są. To jest jedna sprawa. Jeszcze tylko jedno zdanie, tutaj nawiązując do koleżanki, która mówiła wcześniej na temat przemocy domowej. Proszę Państwa, zrobiła się tragedia. Ja jestem prawnikiem, który pro bono pomaga kobietom z małych miejscowości, spod Warszawy, w pisaniu pozwów rozwodowych. Proszę Państwa, w tej chwili jest taka sytuacja, że kobiety, które mają katów w domu, są wysyłane na mediację. I to jest standardowa procedura. Jak można mediować między katem a ofiarą? Przecież tu nie ma równości. Musimy o tym głośno mówić. Dziękuję bardzo. I my dziękujemy. Ostatni głos przed przerwą. Paweł Kasprzak, Obywatel RP. I to są ostatnie 3 minuty przed przerwą. 3, dobra. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Ja mam, dziękując oczywiście za możliwość zabrania głosu, chcę od razu zaznaczyć, że patrzymy my, Obywatele RP, ze specyficznej perspektywy, w której jeśli mamy sympatię do lewicy, to raczej dlatego, że nie wyobrażamy sobie, jak może funkcjonować demokracja w ogóle bez sprawiedliwości społecznej. To jest jedno z takich przegięć, którego dopuściła się Trzecia RP w tym swoim okresie zachłyśnięcia liberalizmem. To jest skądinąd zrozumiałe. Kibicujemy lewicy, jednoczenie lewicy, no oczywiście tak, ponieważ jej brak skutkował tym funkcjom ordynacyjnym, który spowodował emanację nieszczęścia, w którym się znaleźliśmy dzisiaj, ale kibicujemy lewicy w przekonaniu, że ona silna i sensowna lewica jest Polsce ustrojowo potrzebna. Podobnie zresztą jak cywilizowana prawica, która by się Polsce przydała. Chcę powiedzieć, że te wszystkie 4 główne zagadnienia,
które tutaj Barbara Nowacka określiła, są dla nas fundamentalnie ważne. Chcę zwłaszcza powiedzieć o tym ostatnim, mówię o konstytucji. Konstytucja pewnie nie dlatego zawodzi, taka jest nasza ocena, że bezpieczniki okazały się za słabe. Okazały się. Zawodzi pewnie dlatego, że 20 lat temu w referendum konstytucyjnym za konstytucją głosowało 23% wyborców, a nie my, naród, jak czytamy w tej pięknej, wzruszającej preambule polskiej konstytucji. I prawdopodobnie rzeczywistych zwolenników konstytucji wtedy było niewiele więcej. Na to wskazują wszystkie dane. I dzisiaj, jak jest, to wszyscy widzimy. Chcę powiedzieć, że my, środowisko obywateli RP, w kwestii i debaty konstytucyjnej, i wyborów, do których jednak przygotowywać się trzeba, położyliśmy twardą propozycję na stole i tę propozycję chcę pokazać również lewicowej stronie sceny politycznej. Daj Boże, nam się ona ukształtuje. Mówię o prawyborach oczywiście. Lewicowym środowiskom to powinna być bliska idea z uwagi na doświadczenie, na które się powołujemy, to jest włoskie doświadczenie. Tam partie od centrum do skrajnego, powiedziałbym, lewa, weszły w mechanizm prawyborów jako narzędzia kształtowania wspólnych list wyborczych w konfrontacji z prawicowymi rządami ekipy Berlusconiego, co włoską sytuację czyniło dosyć podobną do polskiej dzisiaj. To się okazało nie tylko skuteczne jako wehikuł wyborczy, bo się okazało skuteczne jako wehikuł wyborczy, ale to doprowadziło do bardzo gruntownej przebudowy sceny politycznej w dwóch kierunkach. Po pierwsze, lewica była w stanie się zintegrować, ale po drugie nabrała takiego obywatelskiego wymiaru. My z perspektywy ruchu, który od dwóch lat chodzi, drąc koszulę, gada o tym, że nie wyrzeknie się pryncypiów demokratycznych, nie jesteśmy w stanie zaakceptować i poprzeć w wyborach, a kogoś w tych wyborach na miłość boską, bo one decydują o przyszłości naszego kraju, poprzeć koniecznie trzeba. Nie jesteśmy w stanie poprzeć żadnej koalicji politycznej zawieranej przez partię w kuluarach z pominięciem głosu obywatelskiego. My jesteśmy od tego, żeby dbać o przestrzeganie podstawowych, bardzo demokratycznych standardów, a jeśli trzeba, to je próbować narzucić. Dzisiaj przyszedł taki czas. Proponujemy i żądamy prawyborów w wyborach samorządowych. Pracujemy na tą rzecz. Pewnie gdzieś się w Polsce takie wybory, takie prawybory odbędą. Natomiast oczywiście robimy to z myślą o wyborach parlamentarnych głównie. I teraz te cztery tematy to są bardzo podstawowe tematy ustrojowe. Ja bym do nich dorzucił jeszcze ustrój partii politycznych, których w Polsce jest skandalicznie anachroniczny. To są tak prawa człowieka w tej ich kobiecej emanacji. To jest również fundamentalna kwestia, która przez 30 bez mała lat polskiej niepodległości nigdy nie była poważnie z Polkami i Polakami debatowana. Zarówno po lewicowej stronie, jak i po stronie naszych przeciwników i przeciwniczek. A takiej debaty nie było. Chcemy z mechanizmu prawyborów w wyborach parlamentarnych uczynić coś w rodzaju konstytuanty. Rzeczywiście to jest tak, że polską konstytucję trzeba gruntownie w najbardziej podstawowych wartościach przemyśleć jeszcze raz. Chcemy, by ten demokratyczny front przeciwko PiS-owi, który jest, jak wszyscy chyba wiemy, dosyć potrzebny w sytuacji, w której wylądowaliśmy, był konstytuantą dokonującą podstawowej debaty w konkurencji między istniejącymi już i powstającymi partiami, dyskutującymi i spierającymi się między sobą, ale żeby ta debata dotyczyła tego, co w Polsce jest do rozwiązania najpilniej. To są prawa człowieka, to jest oczywiście oświata, to jest ustrój sądów, to jest niezależny korpus urzędniczy i tak dalej. Całe mnóstwo kwestii, ale również te ogromnie nabrzmiałe kwestie społeczne, których nigdy w Polsce nie debatowano. Żądamy, my, obywatele RP, demokracji od zaraz i oczekujemy jej również od kształtujących się partii lewicy. Mamy duże nadzieje związane z procesem wyborczym, ale też i sceptycyzm. Przepraszam, już pewnie przewaliłem, taki mam zwyczaj. Nie wynosimy. W ubiegłym roku... Bardzo proszę, ja to...
W ubiegłym roku, 6 maja, był Marsz Wolności. Organizowała go Platforma Obywatelska, wszyscy pozostali dołączyli, my chyba też, zresztą już nie pamiętam. I tam był taki incydent. Przed czoło tego pochodu wyszła trójka gejowskich aktywistów z transparentem zawierającym jakże prawdziwe przy okazji hasło „Nie ma wolności bez równości”. I okrzykami oni wypominali idącym na czele politykom PO i PSL-u, coście zrobili w sprawie naszych praw przez te swoje słynne 8 lat. I potem przewodniczący Schetyna z taką kwaśną dosyć miną tłumaczył, że no, sprawa kłopotliwa oczywiście, natomiast może najpierw przywróćmy stolik z napisem „demokracja”, a potem będziemy debatowali o prawach gejów i o innych takich rzeczach. Jak wszyscy tu na tej sali z całą pewnością wiedzą, że gówno prawda. Taka debata się nigdy nie odbyła i nie odbędzie się w żadnej przyszłości. I w tej sprawie, która dla Polski być może nie jest najważniejsza, chyba że się samemu jest gejem oczywiście, to chyba nie ma wątpliwości, że te prawa i podobnych całe mnóstwo, albo te środowiska nimi zainteresowane wywalczą sobie tu i teraz, póki właśnie rządzą nami populistyczni konserwatyści. Albo możemy o nich zapomnieć, bo żaden oświecony liberał, ani lewicowiec, umówmy się, nie da tych praw ludziom od tak sam z siebie. Dlatego, że populiści będą w dalszym ciągu za rogiem. Dlatego, że będą dyszeć rządzą władzy. Dlatego, że obóz zwycięski, obóz demokratów nie będzie ogrodem tysiąca kwiatów, tylko będzie obleżoną warowną twierdzą. Tak zawsze było. Jak Jarosław Kaczyński pierwszy raz utracił władzę, to powiedział, że nie będzie zarządów PiS-u edukacji seksualnej w szkołach. I odpowiedział mu rechot, zgodny rechot liberałów i lewicy. Halo. Tak jakby SLD na przykład, czy jakakolwiek inna liberalna formacja wprowadziła edukację seksualną i tak jakby ona kwitła w szkołach. Podobnie gówno prawda. Podobnie, gówno prawda. Albo zbudujemy sobie to teraz, albo nie uzyskamy tego wcale. I ostatnia rzecz, edukacja i konstytucja. To jest ze sobą ściśle związane. Pamiętamy prawackie akcje „Ratujmy maluchy” i prawackie wnioski o referendum, arogancko, z pominięciem głosu ludu, jak najbardziej, wyrzucane do kosza na śmieci przez liberałów z Platformy Obywatelskiej. Wyciągnijmy lekcję z tego nieszczęścia, które na nas spadło. Otóż istnieje w Polsce jeden człowiek, pozbawiony możliwości kontroli parlamentarnej, minister edukacji, urzędnik państwowy, który jednoosobowo zawsze, nie tylko po pisowskiej reformie, ale zawsze w 30-leciu polskiej niepodległości, jednoosobowo decydował o tym, czym nasze dzieci z tygodnia na tydzień zajmować się będą w szkołach, czego będą uczone. To jest autor podstawy programowej obecnie nauczania ogólnego w systemie szkolnictwa, a wcześniej całego szczegółowego programu. To jest niezdrowa sytuacja. Konstytucyjne pytanie brzmi, czyje jest dziecko w procesie edukacji, czy jest państwowe, czy jest rodziców, którzy często są patriarchalnymi rodzicami. To jest bardzo trudne i złożone pytanie, ale ma fundamentalne znaczenie dla ustroju polskiej oświaty i dla ustroju Polski w ogóle. Dziękuję bardzo. I po tym jakże gorącym i budzącym chęć polemiki wystąpieniu i naprawdę z trudem się powstrzymuję, ale nie. Otóż tak jak jesteśmy na tej sali, jestem przekonana, że prawa i wolności ludzi są immanentną częścią prawdziwej lewicy i o prawa kobiet, mniejszości religijnych, seksualnych, niewykluczanie ludzi ze względu na ich sprawność, wiek, rasę, będziemy walczyć. I jeżeli tylko, a nastąpi to szybko, dojdziemy do władzy, to te rzeczy po prostu wprowadzimy. I nie ma co wątpić tylko dlatego, że trochę wcześniej było trochę gamoni, którzy nazywali się lewicą, a nie mieli jaj. A teraz 10 minut przerwy. Zapisałem się do głosu, choć nie będę wznosił okrzyków i apeli, tylko podzielę się pewnymi refleksjami, ale skoro już się zapisałem do głosu, to w obronie honoru rodziny chciałem powiedzieć, że seksualną edukację w roku 97 w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza do szkół wprowadził profesor Jerzy Wiatr, mój ojciec. Ona nie weszła w życie w tym sensie, że przegrała lewica wybory,
a jego następca, profesor Handke, minister edukacji w rządzie Jerzego Buzka, natychmiast ten projekt skreślił. Ale to tylko przy okazji. Chciałem powiedzieć z perspektywy generacji i osobistych doświadczeń 25 lat poza polityką partyjną, ale w przywileju człowieka, który może powiedzieć, obserwacja uczestnicząca jest narzędziem poznawczym, że ta inicjatywa ma swoje wielkie walory i to, o co, z czym zwróciła się do was Barbara Nowacka i co zaproponowała. A przede wszystkim rozmowę, debatę, rozmowę programową. To jest niezwykle ważne dlatego, że mamy przecież doświadczenie polskiej lewicy, tego ponad już ćwierć wieku, że mechanicznie dokonywane zjednoczenia, tworzenie mechanicznych porozumień wyborczych kończyło się co najmniej niezadowalająco. Albo uzyskiwały jakiś efekt po to, żeby szybko rozstać się z ideą współpracy, tak było z Lidem, albo idea Zjednoczonej Lewicy, której twarzą była Barbara, zanim jeszcze zdążyła rozwinąć skrzydła, już została w jakiś sposób zdyskredytowana. Dlatego może lepszym pojęciem dla pewnej projekcji jest pojęcie porozumienia jako słowa, które ilustruje pewien proces, w którym to porozumienie powstaje, bo żeby się porozumieć, trzeba ze sobą rozmawiać. Rozmawiać na tematy, które są ważne dla środowisk, które miałyby tego typu porozumienie tworzyć. I przede wszystkim stworzyć pewien wizerunek tej lewicy, która dyskutuje na tematy ważne, tych sił postępowych, które rozmawiają na tematy ważne, ale wizerunek ludzi i środowisk, które minimum się szanują nawzajem, lepiej, jeśli jeszcze emanuje z tych sympatia wzajemna. Bo największą dzisiaj naszą słabością jest to, że z nas emanuje ze środowisk lewicowych. To, że my się nawzajem nie lubimy po prostu. Kiedyś jeden z inicjatorów inicjatywy polskiej kilka lat temu przy pewnej okoliczności jubileuszowej, a przed dniem wyborów samorządowych ostatnich, zapytał mnie, powiedz mi dlaczego, jako człowiek, który się zajmuje opinią publiczną, dlaczego my tak słabo wyglądamy w sondażach? Ja mówię, to nie są okoliczności, żeby akademicką dyskusję prowadzić, żebym wywód akademicki prowadził, ale powiem najkrócej. Widać, słychać i czuć, że my się nawzajem nie lubimy po prostu. Więc odbudujmy między sobą elementarne więzi. Ktoś użył słowa wspólnotę. Wspólnotę się buduje, a nie powołuje przy stole w formie protokołu. I nie tylko popieram to, co Barbara zaproponowała, ale chcę powiedzieć, że wchodzimy w pewnym pakietem propozycji czy współpracy, dobrze znanym wielu ludzi tu obecnych, bo od kilku już lat, nie po klęsce lewicy, tylko przed klęską parlamentarnych ostatnich wyborach, przewidując niejako, że to jest schyłek pewnej propozycji politycznej, powołaliśmy porozumienie środowisk organizacji pozarządowych. Takich środowisk, które nie stawiają sobie wprost celów politycznych. Żadna z fundacji i stowarzyszeń, które współtworzą Forum Postępu, nie ma celów politycznych, nie będzie z nikim podpisywała porozumień wyborczych i kreowała, wpisywała swoich kandydatów na listy. Ale staramy się być takim miejscem właśnie debat, między innymi na tematy, o których Barbara mówiła, z udziałem zresztą przy większych już odbytych kongresach naszych środowisk, z udziałem również Barbary, że zapraszam na 14 kwietnia odbędzie się trzeci kongres Forum Postępu. Projekt programowy w dużej bardzo mierze odpowiada temu, o czym Barbara mówiła w kategoriach programowych, z uzupełnieniem jednej jeszcze rzeczy. Otóż będziemy mówili między innymi o 125-leciu Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli tradycji polskiej lewicy oraz o wkładzie, zasługach polskiej lewicy w odzyskanie niepodległości, no bo stulecie. Ale wszystkie sprawy, o których Barbara mówiłaś, będą przedmiotem
a jeśli ich nie zaplanowaliśmy, postaramy się jeszcze wprowadzić do programu. Dziękuję bardzo. A teraz przez przypadek wiem, że następny głos będzie kontynuacją tego, co Sławomir Wiatr był uprzejmy powiedzieć, ponieważ Katarzyna Piekarska, która będzie zaraz mówiła, powiedziała mi, o czym powie. Katarzyna Piekarska, zapraszam. Członkini Sojuszu Lewicy Demokratycznej i radna Sejmiku Mazowieckiego. Dzień dobry wszystkim. Krótko takie właśnie dwie propozycje. Pierwsza, za chwilę cała narracja skupi się na stuleciu odzyskania niepodległości i nas w tej debacie jako lewicy nie może nie być, bo jeżeli nas nie będzie i nie odpowiemy na to pytanie, czym jest dzisiaj ten nowoczesny patriotyzm, to będą nas reprezentować łyse głowy i opasłe karki spod szyldu ONR-u. Ja po prostu nie chcę, bo ci ludzie mnie w żaden sposób i myślę, że was też nie mogą reprezentować. Więc uważam, że to jest kolejne takie wyzwanie, rozpoczęcie debaty z naszej strony. I czym, znaczy kim jest dzisiaj polski patriota? I to jest jedna rzecz. I druga, bardzo krótko, w tym segmencie spraw, którymi powinniśmy się zająć, powinny być także kwestie związane z polskim sądownictwem. I to powinniśmy zaproponować takie rozwiązania, bo wiele osób krytykuje i rzeczywiście sądy dzisiaj działają przewlekle. Ta zmiana, która została zaproponowana przez PiS, tego też nie zmienia. A my powinniśmy pokazać zmianę pozytywną, czyli pokazać ustawę o biegłych sądowych i co zrobić, żeby rzeczywiście obywatel, który idzie do sądu, był w stanie doczekać sprawiedliwego wyroku w czasie, powiedziałabym, no takim horyzontalnie dostrzegalnym. I jesteśmy w stanie to zrobić. Wiem, że ja sama jestem radcą prawnym. Jest wiele koleżanek i wielu kolegów, którzy także mają doświadczenia i my chętnie zaproponujemy rozwiązania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zostało nam 30 minut sali i dużo głosów, wobec czego bardzo przepraszam każdą osobę, która teraz będzie zabierała głos, ale spróbujcie się zmieścić w półtorej minuty, tak żeby przynajmniej wszystkie i wszyscy zapisani mieli szansę. Pierwszy tę próbę podejmie pan Arkadiusz Dzierżyński, mieszkaniec Pomorza. Witam was serdecznie. Cieszę się, że jestem tu z wami. Pada dzisiaj dużo słów o Polsce, o tym, co jest ważne, o ustroju. Ja tak słucham, ale też w międzyczasie padają oczywiście słowa, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedno, na ludzi. Ja pochodzę z mojej miejscowości, która jest pod Gdyni, gmina Kosakowo, raptem 12 tysięcy mieszkańców. Mamy takie szczęście z jednej strony, że leżymy nad Zatoką Pucką, pięknym terenem, ale z drugiej strony jest to też troszkę nieszczęście, ponieważ w związku z tym tam w naszych okolicach są duże pokłady soli, które postanowił wykorzystać pewien wielki koncern energetyczny. Wypłukuje tą sól i spuszcza do morza. Nie przeprowadzając sensownych badań, chciałbym tutaj zwrócić właśnie wszystką uwagę. Tam mieszkają zwykli, normalni ludzie, którzy się jakoś skonsolidowali, walczą z tym, próbują. Natomiast no jest to ciężka walka, no wiadomo, mała gmina, a walczy z wielkim koncernem, walczy tak naprawdę też z rządem, jednym, drugim, trzecim, to wszystko jedno, każdy ich zbywa. Są tutaj na sali osoby, które bardzo pomagały w tej walce, za co dziękuję od razu w imieniu moich sąsiadów po prostu. Ale proszę też o dalszą pomoc, bo sytuacja wygląda w ten sposób. Każdy z nas jeździ na ten nasz Bałtyk, je tam rybę, wypoczywa. Niedługo całkiem możliwe, że nie będzie można zjeść tej ryby, ponieważ już ona znika, ponieważ jest strasznie zanieczyszczana właśnie ta solanka, którą spuszczają. Ryba znika. Rybacy nie mają co łowić, czyli nie mają co włożyć do garnka, bo oni z tego żyją. Dlatego pamiętajmy właśnie też o ludziach. To na tym budujmy wiarygodność. Nie mówmy, że tam system, że tamto. Po prostu słuchajmy ludzi, rozmawiajmy z nimi i bądźmy z nimi. Dziękuję.
Pani Sandra Kojro-Milik. Dzień dobry Państwu. Króciutko. Jestem wkurzoną matką, jestem wkurzoną Polką, jestem wkurzoną żoną, nie. Mąż akurat wyznaje te same wartości, które my tutaj wszyscy w sali. Ja mam takie pytanie. Zgadzamy się, fantastycznie Państwo przede mną mówiliście, te wszystkie sprawy są ważne. Ale jak mamy zamiar dotrzeć do młodzieży? Bo mam wrażenie, że ONR, że ludzie o poglądach prawicowych stali się atrakcyjni dla młodych ludzi. Ja pamiętam, jak miałam lat 16-18, dla mnie atrakcyjne całe życie były ideały lewicowe. Zawsze miałam poglądy lewicowe. Ale widzę, jak rozmawiam z przyjaciółmi moich dzieci, że w jakiś sposób ta emanacja siły, to wyobrażenie tego obcego, które atakuje nasz kraj i tak dalej, jest jakoś atrakcyjne. Co możemy zrobić? Jaki macie Państwo pomysł na to, żeby przyciągnąć do nas ludzi młodych, bo tak jak patrzę, to wszyscy jesteśmy mniej więcej powyżej 30 lat w górę, tak? A gdzie są 18-latkowie, gdzie są 20-latkowie, gdzie są 15-latkowie? Oczywiście, ale to jest mniejszość, tak? Super, fantastycznie, że Państwo jesteście. Natomiast widzę, że te marsze ONR-u, marsze faszystów, zwykłych faszystów w kraju, który bardzo ucierpiał przez ideologię faszystowską, są atrakcyjne. Jak to jest możliwe? Co my możemy zrobić, żeby to nie było atrakcyjne, tak? Żeby przyciągnąć do nas młodych ludzi. Ja o swoje dzieci jestem spokojna, o dzieci Państwa tutaj też jestem spokojna, ale co z dziećmi tych ludzi, którzy nie mają czasu, żeby rozmawiać, bo są zajęci pracą, bo są zajęci dorabianiem się, albo po prostu, bo mają to w nosie, bo nikt ich tego nie nauczył. Bardzo dziękuję. Dzięki. I myślę, że to, co chcemy robić w obszarze edukacji, będzie w dużej mierze odpowiedzią. Dalej mamy zgłoszenie pana Piotra Sieńko, bydgoszczanin, działacz feministyczny. Dzięki. Dzień dobry Państwu. Chciałem zaznaczyć kilka spraw. Postaram się szybko w nawiązaniu do pani. Samorządy, no przede wszystkim, że chcemy do nich wejść, jak sądzę. Tam możemy zrobić wiele spraw. Iść do szkół i rzeczywiście projekt Ratujmy Kobiety został uwalony, ale edukację seksualną możemy wprowadzić, warsztaty równościowe, edukację obywatelską. Kolejna sprawa, która jest wielce istotna, to rozwiązania europejskie w samorządach. Karta różnorodności to źle działa w Polsce, właściwie w ogóle nie działa w Polsce, chyba tylko w Słupsku i w tych miastach, gdzie jest pełnomocniczka do spraw równości kobiet i mężczyzn. Jako że jestem sportowcem, jest to bliskie mojemu sercu, ale tam również musimy zwrócić uwagę na przede wszystkim dwie kwestie. Pieniądze, które są dane od samorządów, ale również od spółek Skarbu Państwa, jest to robione w bardzo brzydki sposób, bardzo mocno hierarchiczny, a my jako sportowcy i sportowczyni nie mamy zaplecza socjalnego, nie mamy zapewnienia. Staram się działać również na polu uniwersyteckim, czyli znowu edukacja. Proszę mi wierzyć, że jako osoba zajmująca się feminizmem ogólnie czy sprawami związanymi z gender, jesteśmy w bardzo złej kondycji, jesteśmy bardzo szykanowani. Pewnych słów, czyli na A, czyli aborcja, pewnych słów na F, czyli feminizm, lepiej nie wymawiać. Pewnie na uniwersytetach typu UW jest łatwiej. Nam niestety z tych miejsc... Szalałabym. Natomiast proszę mi uwierzyć, że w tych mniejszych uniwersytetach, w mniejszych miastach jest jeszcze gorzej. Ostatnia sprawa, obiecuję, media. Jeżeli chcemy coś znaczyć, w sensie, jeżeli chcemy wejść do Sejmu, jeżeli chcemy wejść do Europarlamentu czy do samorządów, musimy po prostu wepchnąć się do tych mediów i wypchnąć część osób. Bo mówiąc szczerze, mam już dość tego, że 6 chłopa mówi nam o aborcji, o zakazie aborcji, które jest wspaniałym rozwiązaniem w Polsce. Nie rozumiem tego, dlaczego nie ma zapraszanych wspaniałych polityczek z partii Razem, z Inicjatywy Polskiej, z partii Zielony. Wspaniałych działaczek społeczno-politycznych. Po prostu jestem na to, po ludzku mówiąc, zły. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. A teraz mam zapisane w imieniu własnym Anna Grodzka. Anny przedstawiać, myślę, nie trzeba. Parlamentarzystka ubiegłej kadencji. Chyba jedna z najbardziej symbolicznych postaci ostatnich lat Polski.
Może nie w imieniu własnym, a w imieniu Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Społecznego, Społeczeństwo FAIR. I chciałam szybko, jeżeli szybko, to tylko o dwóch rzeczach Państwu powiedzieć. Jedna rzecz, że słucham tego, co tu jest mówione i brakuje mi rozwinięć praktycznych do punktu drugiego, który Barbara zgłosiła na początku, czyli do sprawiedliwości społecznej, równości ekonomicznej, którą tak łatwo przed laty lewica pozwoliła sobie odebrać i do dziś niestety te argumenty, ten typ świadomości społecznej zniekształcany jest po drugiej stronie politycznej, dlatego że to tak naprawdę nie o to chodzi, czy nie do końca o to chodzi, co PiS robi, ale te hasła są po ich stronie. Chciałabym powiedzieć, że nad tym musimy usiąść i nad tym musimy pracować. Bez tego nie ma żadnej lewicy, bez tego nie ma żadnego postępu. Sprawiedliwość społeczna i wolność idą w parze, tak jak tutaj Barbara mówiła. Druga rzecz, że to, czego nam potrzeba, to potrzeba nam wizji, wizji porywającej, wizji, którą będziemy w stanie oferować wszystkim dookoła, także tym ludziom, których nie ma tutaj na tej sali, także tym, którzy tutaj do nas nie mieli odwagi czy ochoty po prostu przyjść. Bez nich nie wygramy, bez nich zostaniemy w tyle, bez nich staniemy się jednak, mimo że wiele nas tutaj na sali osób jest, zostaniemy tylko marginesem. Dlatego tą pracę, którą powinniśmy podjąć w ramach tej inicjatywy, to skonkretyzować te cztery postulaty, a może będzie ich pięć, a może będzie, znajdziemy, że będzie ich sześć, jeżeli się porozumiemy w tej sprawie, i zhierarchizować, stworzyć dla nich merytoryczne podstawy, naukowe podstawy, taki zręb programu, ale tym się nie wygrywa wyborów. Stworzyć argumenty, którymi będziemy się posługiwali, broniąc naszych racji, i stworzyć po prostu PR-owe hasła, które będą docierały do ludzi, budziły zainteresowanie tym, co mamy im do powiedzenia, tym, co mamy do zaoferowania szerokiej publiczności, wszystkim tym, którzy chcielibyśmy, żeby na nas głosowali. Dlatego postuluję, żebyśmy stworzyli zespoły robocze, mechanizmy, które tą wizję, porywającą wizję, wizję posiadającą elementy buntu, wizję posiadającą elementy nowości, wizję porywającą po prostu, w szczególności młodych ludzi, którzy z wiadomo z jakich powodów znaleźli się po drugiej stronie, do nas przekonali i namówili do tego, żeby byli z nami. Dziękuję bardzo. Ja też ci, Aniu, serdecznie dziękuję. A teraz Trójmiejska Akcja Kobieca i Monika Bernatowicz. Dzień dobry, Monika Bernatowicz, Trójmiejska Akcja Kobieca. Jestem gdańszczanką z wyboru, ale również z wielkiej miłości. Szanowni Państwo, ja od jakiegoś czasu obserwuję, co się dzieje. Staram się oczywiście działać i nie pozostaję obojętna na to, co widzę wokół siebie. I muszę powiedzieć jedno, że sytuacja w kraju jest już tak napięta i tak zaogniona, że my absolutnie musimy się połączyć. Jest już czas na nową formację polityczną. PiS pokazał nam, że w jedności jest siła. Zróbmy to ze swojej strony przeciwko nim, ale dla ludzi. Dlaczego? Jest nas wiele inicjatyw, stowarzyszeń, ruchów miejskich, małych organizacji. My bez wspólnych idei, wspólnych struktur nie zdziałamy wiele. Zachęcam Was do tego, aby samorząd był w następnych wyborach nasz. Połączmy się, zróbmy struktury, bo czas nas nagli. Przeczytałam teraz badania. Według Fundacji Geremka 40% Polaków w wieku od 19 do 29 lat jest za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Zobaczcie, co zrobił PiS. PiS przejął język wartości, którymi mówi do młodych ludzi. Jeżeli my nie zaczniemy mówić o wartościach z integracji, z włączania, nie wprowadzimy do debaty publicznej nowego języka, to przegramy. Zachęcam Was do tego, aby działać oddolnie, bo warto, i aby się jednoczyć. Barbaro, widzę Cię na czele tego ruchu.
Dziękuję, Moniko. A teraz poproszę Annę Małgorzatę, Partia Zieloni. Anna Małgorzata Dul powinno być napisane. Przepraszam bardzo. Czemu mi zabrakło nazwiska? Anna Małgorzata Dul, Partia Zieloni. 1,5 minuty. W ubiegłym roku ja zbierałam podpisy pod Ratujmy Kobiety. 3 lata temu zbierałam podpisy pod Świecką Szkołą. 2 lata temu ja zbierałam podpisy pod petycją otwartych klatek, żeby wypuścić liski i jenoty z klatek. I tak, prawa kobiet, neutralność światopoglądowa państwa, prawa zwierzaków i tak, Basiu, służba zdrowia, edukacja i godne emerytury dla obywatelek i obywateli, to są ważne rzeczy. Ważne, jeżeli same zainteresowane i sami zainteresowani będą chcieli na tą emeryturę przechodzić, bo i w tym powinni mieć nomen omen wybór. Jednakże trzeba nam nasze postulaty, ale i projekty ustaw, ale i petycje formułować tak, żeby pojęli ludzie prości. No bo jak lud nie pojmie, to nie będzie chciał się z naszymi postulatami nawet zapoznawać. Nie będzie chciał się pod naszymi projektami ustaw podpisywać i nie będzie chciał się i pod naszymi petycjami podpisywać. Dziękuję. Dzięki. Ryszard Strauss. Dzień dobry Państwu. Ja tutaj odwrotnie niż kolega, bo kolega przed jako obywatel, nie jako ekspert, ja jako ekspert, ale proszę się nie przerażać, bo jeszcze moje ekspertyzy nigdy się nie sprawdziły. Chciałem powiedzieć tak, że ja chciałem zrezygnować z mojego głosu, co wszystkich pewnie ucieszy, dlatego że ja byłem przygotowany do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, co robić. Ale w sensie, co robić, żeby wygrać wybory parlamentarne następne. A ponieważ dyskusja została ukierunkowana na sprawy programowe, merytoryczne, no to mój głos trochę byłby tutaj nie na miejscu. Powiem tylko, w związku z tym rezygnuję ze swojego głosu, powiem tylko 7 krótkich spraw. Żartowałem, 6. Więc tak, po pierwsze to jest taka sytuacja, że uważam, że ta inicjatywa, jeżeli jest pierwszym krokiem do tego, żeby w przyszłości, tak jak powiedziała Barbara, były porządne lewicowe listy do parlamentu, to uważam, że to jest bardzo cenna inicjatywa. Bardzo cenna. Właśnie taki ponadpartyjny ruch na rzecz porozumienia, na rzecz celów. Myślę, że to będzie doskonale przyjęte i nie tylko to, to też ważne, że to zostało przyjęte dobrze na tej sali wśród liderów, działaczy, aktywistów, prawda, liderów ogólnopolskich i liderów lokalnych, ale zostanie moim zdaniem dobrze przyjęte przez elektorat. Przez elektorat lewicowy. I tutaj muszę tylko 2 słowa powiedzieć, to jest ta 2 sprawa, że przez lewicowy elektorat, ja nie uważam elektorat Razem, SLD czy coś takiego. Ja definiuję elektorat lewicowy jako, po pierwsze, ludzi, którzy sami się deklarują jako lewicowcy, chociaż w naszym rozumieniu wcale nie muszą nimi być. I po drugie, ludzie, którzy są skłonni zagłosować na jakąś lewicową alternatywę. A to są bardzo różni ludzie. To są ludzie również, którzy głosowali na PO i tacy, którzy głosowali na PiS. Ja mam cały czas tych wyborców z tyłu głowy, czy my im damy szansę, żeby oni mieli na kogo zagłosować. To jest nasze zadanie. Dać im możliwość, bo oni chcą tego. Wszystkie badania na to pokazują, a również wyniki niektórych wyborów, prawda? Głosy, które otrzymała Barbara Nowacka kandydując ze Zjednoczonej Lewicy. Robert Biedroń, który został prezydentem Słupska. Te wyniki też na to pokazują, że ci ludzie na to czekają. I to jest pytanie, czy my im tą alternatywę damy i myślę, że to jest pierwszy krok, żeby taką alternatywę im dać. Dziękuję bardzo. Dzięki. Gabriela Morawska-Stanecka. Dzień dobry Państwu. Ja jestem ze Śląska, nie jestem w żadnej organizacji, poza Komitetem Obrony Demokracji, ale jako zwykły szary członek. Ale przyszłam tutaj przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy zauważyłam, że po raz pierwszy
ruch lewicowy zwrócił się do obywateli, żeby przyjechali i żeby powiedzieli, co mają do powiedzenia. Po raz pierwszy to nie było zebranie działaczy partyjnych, tylko zwykłych ludzi. Ja jestem adwokatem. Dla organizacji pozarządowych pracuję różnych od lat, ponad 20 lat i z tym całym nieszczęściem ludzkim, z którymi się spotykamy, mam do czynienia cały czas. I pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę i nie wtedy, kiedy się wygra wybory, tylko teraz, to jest przede wszystkim ustawa o związkach partnerskich. Ustawa o związkach partnerskich, którą społeczeństwu polskiemu obiecuje się wiele, wiele lat i którą wiele, wiele lat również i rządy lewicowe zaniedbały. A ta ustawa nie jest ważna wbrew pozorom tylko dla osób LGBT, chociaż też wszyscy zapominają, że to jest 2 miliony naszych obywateli. Czyli można by powiedzieć, że 2 miliony głosów, którzy są zostawieni samym sobie, z którymi się spotykam w sytuacji, kiedy mają problemy prawne. Takie, które są w zasadzie nie do rozwiązania na gruncie naszych przepisów. Ale to są też prawa dla osób, które wcale nie chcą żyć w związkach małżeńskich i wszystko jest w porządku wtedy, kiedy te osoby, kiedy są zdrowe, kiedy dzieci są zdrowe. I zaczynają się problemy wówczas, kiedy ktoś z tych osób zachoruje. Ja znam bardzo tragiczne sytuacje, kiedy w związku partnerskim kobieta idzie do szpitala w ciąży i nie zostaje wpuszczony partner, kobieta umiera, a on nie ma prawa zobaczyć swojego własnego dziecka. A rodzice byli przeciwni temu związkowi i oni wcale sobie nie życzą, żeby to dziecko widział. A u nas, według naszego prawa, uznać dziecka przed urodzeniem nie można, z wyjątkiem dzieci in vitro. Także ustawa o związkach partnerskich to jest rzecz kluczowa, jeżeli chcemy się nazywać nowoczesną lewicą w XXI wieku. Dzięki i myślę, że nikt na tej sali co do tego nie ma wątpliwości. Grażyna Starczewska, wkurzona obywatelka. Dzień dobry, tak się wpisałam, wkurzona obywatelka, ale tu takich jak ja okazało się jest więcej. Ja mam nadzieję, że to co się zdarzyło ostatnio w Sejmie i to jak zostaliśmy potraktowani przez taką nowoczesną opozycję, to jest takie katarzis, bo to by znaczyło, że my po prostu nie możemy na nikogo liczyć. I to między innymi spowodowało, że tu przyszłam. To, co mi się najbardziej spodobało, to, że wreszcie jest ktoś, kto mówi świeckie państwo. Dlatego, że neutralne światopoglądowo świeckie państwo to jest państwo, w którym takim hasłem można powiedzieć jest wiedza przed wiarą. Bo wtedy cała masa tych problemów, o których tutaj niektórzy mówili, się sama rozwiązuje. Ponieważ wiedza to jest edukacja. Czyli przestaniemy głupot uczyć jako przykład. No nie będę dawać przykładu, bo nie ma czasu. Potem jeżeli powiemy sobie o zdrowiu, no to zdrowie to też są procedury medyczne, a nie wyczytane czy wymyślone przez niedołków zdania i sformułowania, o których tu niektórzy mówili, które narzucono w debacie publicznej. Jeżeli powiemy wiedza, to wiedza także dotycząca relacji międzyludzkich i relacji społecznych. Te wszystkie prawa o równości, to przecież wiedza to jest równość w różnorodności. Nie może być tak, że wszyscy jako obywatele jesteśmy formatowani do jednego pudełeczka. Nie mieścisz się, to cię przyklepiemy, podetniemy albo wyrzucimy. No i dlatego uważam, że najważniejszym, co powinno przyświecać temu ruchowi, uważam, że powstanie, bo już powstaje, to jest świeckie, neutralne państwo. A cała reszta, to już się potem nareperuje. Dziękuję bardzo. I będzie to jeden z tych dwóch projektów ustaw, i to chciałabym, żeby to był jeden z tych dwóch projektów ustaw, które jeszcze Sejmowi tej kadencji przedstawimy, ale korzystając z okazji... I tak zrobimy. Dzięki. Ale skoro już żeśmy wrócili do projektów obywatelskich, to Małgorzata Tracz, współprzewodnicząca Zielonych, powiedziała, że powie dwa zdania o projekcie obywatelskim, który Zieloni deklarują się wrzucić do tej naszej wspólnej puli działań. Tak. Rzeczywiście, prawa zwierząt. My często też postrzegamy jako lewica albo ogólnie jako ludzie, że natura jest pewnym zasobem, z którego czerpiemy,
z którego możemy korzystać, ale który tak naprawdę nie wpływa na ludzi. A to są naczynia połączone. Czy w kwestii czystego powietrza, czy w kwestii praw zwierząt, czy regulacji rzek, czy energetyki odnawialnej lub spalania węgla. Dlatego chcielibyśmy zaproponować taki pakiet kodeksu dla praw zwierząt, w którym poruszymy najważniejsze kwestie, czyli kwestie zwierząt dzikich, zwierząt wolno żyjących w miastach, zwierząt domowych, ale także kwestie przemysłowej hodowli zwierząt, tak, na mięso i na futra. Te projekty w Sejmie gdzieś się pojawiają, natomiast brakuje takiego pełnego pakietu, który by wszystkie te rzeczy spajał i pokazywał, że to nie jest tylko dobrostan zwierząt. Ten dobrostan zwierząt to jest też dobro ludzi. Bardzo dziękuję. Dalej mamy Włodek Ciejka, reprezentuje siebie. Dzień dobry, Włodek Ciejka. Ja chciałem powiedzieć tutaj, cieszę się, że w zasadzie zbliżamy się do końca, bo to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Ja od dłuższego czasu śledzę to, co się dzieje i widzę, że realizują się pewne rzeczy, o które walczyliśmy. To znaczy my, opozycja, zarówno parlamentarna, uliczna, działacze, aktywiści obywatelscy, zostali usunięci ministrowie, kilku najgorszych ministrów. Ja bywam na różnych wydarzeniach również z drugiej strony sceny politycznej. Widzę, że ten język bardzo łagodnieje. Oni starają się trzymać na wodzy. Nawet ten swój język nienawiści jest go mniej. Naprawdę jest go mniej. Zebraliśmy się tutaj w bardzo fajnym gronie. Kilkaset osób przyszło, żeby spróbować zbudować coś nowego. Czyli to są dobre wiadomości. Ja wiem, że w mediach dobre wiadomości nie są zbyt mile widziane, bo one nie podbijają oglądalności, ale one są. I chciałbym zaapelować do wszystkich o optymizm. Naprawdę, mamy czym się chwalić i jeżeli mamy czym się chwalić, trzeba o tym mówić, trzeba to przekazywać, trzeba się dzielić dobrymi wiadomościami z ludźmi, bo jest, jest sporo marazmu, jest sporo zniechęcenia wśród ludzi. Trzeba to zmienić. Trzeba znowu pobudzić ludzi, a pobudzić ludzi można nie pokazywaniem, co jest źle, a pokazywaniem, jak będzie dobrze. A ja postaram się w miarę swoich skromnych możliwości te dobre wiadomości jak najszerzej rozpowszechniać. Dziękuję bardzo. Zostało nam 5 minut debaty i podsumowanie moje, czyli pół godziny. A tak poważnie, spróbujemy, ile się da, kolejne głosy, ja będę mówić bardzo krótko. Halina Sobierajska. Dzień dobry, Gdynia, Inicjatywa Polska, bez żadnych programów. Ja raczej z taką propozycją zadania domowego dla wszystkich ugrupowań partyjnych, pozapartyjnych. Można się z tym zgodzić albo nie. Wydaje mi się, że każda grupa, każda organizacja, jakakolwiek by nie była, powinna zrobić wszystko, żeby nawiązać współpracę z inną, choćby najmniejszą inicjatywą, ale nie ze swojej miejscowości, tylko z miejscowości mniejszej, pobliskiej. I każdy temat jest dobry. Choćby to, co powiedział Arek, tak, rybacy, ryby, zatoka, to mamy już multum tematów, bo tutaj mamy wpływ społeczeństwa lokalnego na decyzje, mamy porządkowanie przestrzeni publicznej, mamy ochronę przyrody i gdzieś tam walczy jakaś mała grupa o żłobek, o przedszkole, to są prawa rodziny, to są prawa kobiet. W każdy temat praktycznie jesteśmy w stanie wejść, a dzięki temu musimy ruszyć w teren. Bo jeżeli mamy budować sensowne programy dla kogokolwiek, to musimy wiedzieć, czego ludzie potrzebują. Nie tylko w Warszawie, w Łodzi, w Poznaniu, w Gdańsku. Ja się bardzo cieszę, bo tutaj widziałam osoby z mniejszych miejscowości. Nawiązujmy tą współpracę w każdym temacie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wojciech Kuszko, głos z ulicy. Głos z ulicy, taka afiliacja, bo uczestniczę w demonstracjach i to jest jak gdyby mój dotychczasowy związek z polityką, ale też pytam moich znajomych, którzy nie są ani głupsi ode mnie, ani nie są poszkodowani przez neoliberalną transformację w żaden sposób, a głosowali na PiS, to ja ich pytam, co im się w PiSie podoba.
I jak myślicie, jaka najczęściej pada odpowiedź? Kto wie? Najczęściej pierwsza odpowiedź, bo potem oczywiście są niuanse, ale pierwsza odpowiedź jest wszystko. Tak, a co to znaczy? To znaczy, że mówimy o emocjach. To nie jest kwestia budowania koalicji programowych, bo emocji nie przekona się racjonalnymi argumentami. Emocjom można przeciwstawić emocje. Więc to, co jest nam potrzebne, to jest zbiorowy duch pozytywnych emocji. Co to znaczy? No bo tu było, jak to mądrzyć się można, ale co to konkretnie znaczy, jak go budować? Głównie buduje go oczywiście przekaz medialny, prawda? Na przykład taka dziewczyna, tu mówimy o kobietach, dziewczyna ze Szczecina zostawia z babcią dwójkę dzieci, jedzie autostopem do Warszawy, żeby z tym oto dżentelmenem obok niego pod sądami zagrzewać nas co wieczór. Do tego, żebyśmy nie upadali na duchu, żeby był ten optymizm, o który tutaj wołano, ktoś zawołał, to jest moc. A co my widzimy w tak zwanych opozycyjnych mediach? W tak zwanych opozycyjnych mediach to my widzimy, że to my słyszymy, co powie Jarosław Kaczyński w wywiadzie, który się jeszcze nie ukazał. Zamiast sukcesów lokalnych społeczności i samorządów, w kółko Robert Biedroń jest pytany, kiedy on wreszcie wróci do Warszawy. W ten sposób to my pozytywnego ducha, ducha pozytywnych emocji nie zbudujemy. Trzeba po prostu pokazać tych ludzi, bo to jest moc. Te dziewczyny, które pod Senatem przez wiele nocnych godzin trzymały wielotysięczny tłum, po raz pierwszy był to tłum ludzi, którzy nie mieli siwych głosów na głowie, tylko byli tam sami młodzi. To jest moc. Trzeba o nich pisać, trzeba pokazywać, a przy okazji możemy dyskutować o programach, ale najważniejsze są pozytywne emocje. Dzięki. Z apelem o minutę już każdego teraz i każdą, kto będzie zabierał głos, Katarzyna Kretkowska, radna miasta Poznań. Tak, ale minutę, bo ja jestem znana z tego, że mówi minuta, bo okazuje się, że 45. Nie. Apel do zielonych, którzy będą przygotowywać pakiet dla zwierząt, dla przyrody. Wprowadźmy zakaz polowań. A propos emocji pozytywnych. Pamiętajmy, że polityka jest tą sferą, w której niemożliwe staje się możliwe. Opozycja w latach 80. nie wierzyła, że dożyje wolności. Dożyła, tak? Tutaj w wielu wypowiedziach przewijały się przykłady, że jednak wpłynęliśmy, dopominając się czegoś, co wydawało się abstrakcją, że jednak to się dzieje, że to staje się częścią tego mainstreamu. Zakaz polowań. Może, mnie się to marzy od 20 lat, czy od zawsze i wydawało mi się, że to w Polsce jest niemożliwe. Ale to, co się zadziało za ministerstwa Szyszki i też badania opinii publicznej pokazują, że większość społeczeństwa jest przeciwna polowaniom. Brytyjczycy wprowadzili zakaz polowania na lisa, który był uświęcony, prawda, kilkusetletnią tradycją i częścią kultury, wprowadzili. To jest możliwe. A jeżeli są argumenty o tym, że jest niezbędna regulacja, to niech to robi leśnik. To niech to robi leśnik, a nie grupa facetów i kobiet, którym to sprawia po prostu sadystyczną przyjemność. Strzelanie do żywych istot. Druga sprawa. Bardzo mi się podobało wystąpienie Katarzyny Kądzieli i ona poruszyła kilka wątków dotyczących samorządów. Jednak mamy wybory samorządowe w tym roku. I dopominajmy się zlikwidowania systemu liczenia głosów Donta. Ja pamiętam, jak się cieszyli posłowie AWS-u i ówczesni Unii Wolności,
Solidarności, że zrezygnowali z Sam Lazara, który był, powodował, że właśnie te mniejsze ugrupowania wchodziły. Na rzecz, minął czas, na rzecz Donta. Trzecia sprawa i kończę. W 98 roku ograniczono ilość radnych. W 90 roku ustawa samorządowa wprowadziła ilość radnych, które i tak powodowały, że w Polsce było 2,5 razy mniej radnego na mieszkańca. Ograniczono tą ilość radnych, tym samym ograniczono możliwość dostępu do samorządów mniejszym grupom, ludziom bardziej czupurnym może, ale bliższym ludziom niż wierchuszkom partyjnym. Dopominajmy się przywrócenia ilości radnych, przynajmniej w takiej ilości, jak przewidywał to Kulesza i pierwotna ustawa o samorządzie z 90 roku. Dziękuję. Dzięki. Jan Herman. Z apelem o minutę. Póki pamiętam na początku, po pierwsze proszę mną dysponować. Po drugie sprawa taka na dwa zdania. Otóż mam wrażenie, że wszyscy jak tutaj siedzimy albo w cudzysłowie mamy, albo jesteśmy aktywni w jakiejś tam inicjatywie typu organizacja pozarządowa i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym po obywatelsku domagam się, aby ta lista, którą wypełnialiśmy i każdy tam napisał do siebie maila, żeby ona stała się naszą powszechną własnością, żeby ją po prostu po tych mailach, któreśmy wpisali, rozesłać do nas, a później my się wzajemnie jedni do drugich przekonujmy, ja jakby kontynuuję to, co było tutaj powiedziane, że przyłączajmy się do swoich inicjatyw, bo okazuje się, że do mojej konkretnej inicjatywy, nie wiem, z Solankami przyłączy się jeszcze 15 sąsiadów, ale jak będą o niej wiedzieć wszyscy w całej Polsce, to może to inaczej będzie troszkę funkcjonować. Czyli to, jeśli jesteśmy takim rodzajem zalążku, nie wiem, stowarzyszenia, stowarzyszeń, czy no, zwał jak zwał, to chyba chodziłoby o to, żebyśmy się wzajemnie w tak zwanej poziomce kontaktowali, a nie tylko czekali na kogo by tutaj zagłosować. Ja chciałbym pewnie o wielu sprawach, ale chcę nawiązać do tego pięknego wierszyka Brzechwy i do tej zupy. Bo ja mam wrażenie, że wszystko, co do tej pory robimy tutaj na tej sali i generalnie robimy w tak zwanej polityce, jeśli w niej ktoś tam grzebie, to bawimy się w publiczność. A prawdziwy mecz to się dokonuje na boisku. Na czym polega to, że jesteśmy publicznością? Znaczy, ja mam proste pytanie po prostu. Tak jak tutaj siedzimy. Kto z nas wie teraz, w tej chwili wie w sobie głęboko, że będzie kandydatem w wyborach samorządowych. Spodziewałem się więcej rąk niż nas tutaj siedzi. Z prostego powodu. Obywatel to jest ktoś taki, kto ma pełne rozeznanie w sprawach publicznych, a po drugie ma w sobie taką no, niezbywalną, bezwarunkową, bezinteresowną chęć czynienia tych spraw lepszymi niż one są. No bądźmy obywatelami i wtedy dopiero no, dyrdymalmy o lewicowości, o tego typu rzeczach. No, człowiek lewicy, który nie jest obywatelem, no to niech się zastanowi po prostu, kim on jest. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I słuchajcie państwo, bardzo mi przykro, więc ostatni głos idzie i niestety więcej już nie jestem w stanie wpuścić. Mirosław Woroniecki. Minuta. Szybciutka. Kongres Świeckości. Proszę państwa, ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ta koncepcja, która tutaj była wyłożona przez panią Barbarę Nowacką dotycząca sposobu współpracy, czyli współpracy w pewnych dziedzinach, pewnych problemach, łączenia w osiągnięciu konkretnych celów ściśle zakreślonych. To jest właśnie ta koncepcja, którą realizuje Kongres Świeckości, jak na razie z sukcesem łącząc 8 partii politycznych lewicy. To po pierwsze. Po drugie. Proszę państwa, 80% wystąpień, które tu miały miejsce, zarówno prawa kobiet, edukacja, prawa reprodukcyjne i wiele innych kwestii, ma swoje praźródło. To praźródło to relacje Kościoła z państwem, to kwestia religii w społeczeństwie, jakkolwiek byśmy jej nie rozumieli. Wcześniej czy później państwo zderzycie się z tymi problemami, realizując swoje słuszne postulaty, na przykład dotyczące praw obywatelskich. Kongres Świeckości zebrał gigantyczny materiał dotyczący kompleksowej relacji państwa z Kościołem i ten materiał, ten ogromny zbiór wiedzy i doświadczenia jest dosyć przerażający. Te relacje są bardzo złe. Możemy je króciutko podsumować. Kościół archaiczny, narodowe resentymenty,
nacjonalizm, klerykalizm, klerykalizm polityczny, będący praktyką polityczną partii rządzącej. Dokąd nas to prowadzi? Można powiedzieć faszyzm, a to już jest naprawdę duży problem. I to jest podstawowy problem, oprócz relacji Kościoła z państwem, do którego chciałbym państwa zachęcić do jego wzięcia pod uwagę i rozważania. Dziękuję. Dzięki. Słuchajcie, po pierwsze wszystkim wam, które i którzy żeście przyszli, serdecznie dziękuję. Myślę, że stało się coś, przynajmniej dla mnie, bardzo istotnego, ale myślę, że dla wielu z was, że gdzieś w tym całym marazmie polskiej polityki pojawiła się nadzieja na to, że będzie na kogo głosować, że nasze głosy nie pójdą na marne, a ludzie, którzy zaangażują się też ze sobą rozmawiając i współpracując, będą chętni w 2019 roku dać tym, którzy myślą podobnie, tak jak my, realną alternatywę. Że te projekty, które, jestem wam za to wdzięczna, tak, żeście jednak z sympatią przyjęli tę propozycję działań, naprawdę doprowadzimy do końca. Bo jeżeli to się uda, jeżeli w ciągu najbliższych 20 miesięcy do Sejmu trafią co najmniej dwa projekty obywatelskie, ten prozwierzęcy i ten dotyczący świeckiego państwa, jeżeli do Parlamentu Europejskiego, w Parlamencie Europejskim będziemy w stanie zacząć dyskusję o prawach kobiet do antykoncepcji, takiej samej we wszystkich krajach, jeżeli w ciągu tych 20 miesięcy opracujemy wspólne cztery projekty dużych reform dotyczące edukacji, dotyczące służby zdrowia, dotyczące systemu emerytalnego i w końcu bardzo szeroką dyskusję na temat normalnej, bezpiecznej, sprawiedliwej konstytucji, która nie pozwoli na dewastację państwa, to co się w ciągu tych 20 miesięcy wydarzy, będzie realną nadzieją na to, że w 2019 roku silna reprezentacja lewicowa będzie w Polsce. Nie wiem jak wy, chociaż wiem jak wy, ale ja zrobię wszystko, żeby coś takiego miało miejsce i żeby nam się wspólnie udało wypracować taki model działania, żebyśmy mogli z dumą powiedzieć po wyborach parlamentarnych, że nie dość, że tam jesteśmy w tym Sejmie, to jeszcze jesteśmy tak dobrzy, że to my narzucamy tematy, tak jak narzucamy je teraz z ulicy, tylko cztery razy głośniej. To teraz powinniście powiedzieć, tak, tak, wchodzimy w to. Ale jedna jeszcze ważna rzecz. My nie możemy odpuścić wyborów samorządowych. To nie jest tak, że one nie mają znaczenia. One mają olbrzymie znaczenie, bo te samorządy są dzisiaj redutą wolności. I mam apel do wszystkich partii i środowisk, które dzisiaj tutaj są. Tam, gdzie możecie się ze sobą porozumieć lub zrobić szerszą koalicję, zróbmy ją. Jeżeli będę... I podejrzewam, że większość z was, komukolwiek gdzieś potrzebna, żeby spróbować porozmawiać o tym, jak tę koalicję można zawrzeć, jak zbudować dobrze współdziałający konglomerat, który zapewni, że i w miastach, i miejscowościach będzie słychać głos postępowy, progresywny, odważny, myślący o polityce społecznej, a nie wyłącznie o tym, jak rozdysponować różnego rodzaju spółki miejskie. Zróbmy to. Zróbmy to, bo nie można tych wyborów tak łatwo odpuścić i nie warto tam, gdzie można się porozumieć, odpuszczać ich dla partykularyzmów. Jeżeli to nam się uda, to jestem przekonana, że to nie jest tylko marzenie o przekroczeniu progu wyborczego. To jest duże marzenie o tym, że za chwilę zaczną dołączać inni i inne, których dzisiaj tu z nami nie ma, że powstanie ruch, duży ruch, który będzie tą alternatywą na scenie politycznej. A za tę dyskusję dzisiaj wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia przy pracach programowych, przy zbiórkach podpisów, bo wiem, że większość z was to bardzo lubi, oraz przede wszystkim w normalnych, codziennych działaniach. Jest nadzieja, że ludzie, którzy myślą podobnie jak my, będą mogli spokojnie, komfortowo oddać głos na ludzi wiarygodnych. I do tego doprowadzimy, tak? Doprowadzimy. Dzięki.